Gdy w starożytnym Babilonie rządził legendarny Hamurabi, w leżących na sądzieczyźnie, niepozornych dziś Maszkowicach, wznosiła się kamienna twierdza, nie mająca konkurencji przynajmniej w tej części Europy. Mur o długości około 200 metrów, wysoki na 3 metry, gruby na 2, otaczał całą osadę wzniesioną na szczycie, prawdziwie imponującego wzgórza. Jestem Radek Biel, czasopisma Archologia Żywa, i dzisiaj będzie powtórka, i jednocześnie spełnienie waszych próśb. Oto bowiem poprawiony odcinek o starożytnej warowni na górze Zyndrama w Maszkowicach. Jeśli pierwszy raz słyszycie o tym miejscu sprzed 3500 lat, zastanawiacie się, kto zbudował te warownie, jak długo to trwało, a w sumie to w jakim celu, no to dobrze trafiliście. O tym wszystkim opowiadać będą profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego z Instytutu Archeologii UJ, specjalizujący się w badaniach epoki brązu na obszarze Karpat. I w dorzeczu Dunaju od ponad dekady dowodzący badaniami na górze Zyndrama, doktor habilitowany profesor UJ Marcin jest przybyła. Witam Państwa oraz również archeolog, doktorant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmujący się w ramach swych studiów m.in. tym, co pozostaje po dawnych pożarach, członek zespołu badawczego działającego w maszkowicach Jan Ledwoni. Dzień dobry. Drodzy widzowie, jeśli podoba się Wam pomysł odświeżenia naszych starych odcinków, to nie zapomnijcie wyrazić swojej aprobaty poprzez pozostawienie polubienia, subskrypcji, czy może nawet w komentarzach zasugerowania tytułów odcinków, na których zależałoby Wam jak najbardziej. A teraz już prosto do prezentacji oddaję ekran ówczesnym gościom i sobie samemu z przyszłości. Dziękuję bardzo za zaproszenie i witam Państwa wszystkich w imieniu, w imieniu kolegi. My z kolei nadajemy z głębokiej piwicy pod Kolegium Litwowskiego na ulicy Gołębi w Krakowie, otoczeni zabytkami z Maszkowic, bo to jest lokalizacja, w której nasz zespół pracuje od kilku lat nad takiego studium podsumowującego rezultaty naszych badań. Będziemy Państwu opowiadać dziś właśnie. O warowni z epoki brązu odkrytej w Maszkopicach, na stanowisku położonym do mnie Dunajca w Karpatach Zachodnich, w grodzisku znanym od ponad 100 lat i badanym od połowy XX wieku. Pierwsze prace tu były prowadzone w połowie lat 50. XX wieku, później kontynuowano je aż do lat 70., czy one koncentrowały się w środkowej części szczytowego wypłaszczenia gór. Nasze badania, które zaczęliśmy w roku 2010, skupiły się z kolei na partiach krawędziowych. Tak widoczny jest w górnej części taki niebieski bredem, tam był zlokalizowany jeden z naszych wykopów. I w tej partii stanowiska odkryliśmy dwie takie, no, takie elementy, dwie takie cechy, które są, są dla niego unikatowe. Pierwszą z nich jest fakt, że mamy tutaj do czynienia z bardzo dużym nagromadzeniem nawarstwień kulturowych, ze śladami poziomów osadów związanych z kolejnymi wioskami, osiedlami, które w tym miejscu istniały, nakładających się na siebie, czyli z takim złożonym układem stratygraficznym. To jest coś, co jest relatywnie rzadkie na stanowiskach prehistorycznych, położonych na północ od Karpas, z których większość ma charakter płaski, przysyada jedną warstwę, czy ślady zagłębionych w podłożu obiektu. Tutaj na siebie nakładają się tak, takim palimceście kolejne o stałości następujących po sobie osiedli, im jesteśmy w Polsce, i tym mam do czynienia z młodszymi materiałami, z młodszymi reliktami, więc kopiąc w głąb, cofamy się jednocześnie w czasie, czasem nawet dwa metry w głąb tego stanowiska, dwa metry w głąb przeszłości, jak był pierwszy artykuł na szkolnictwach publikowanych w Archeologii Żywej, bodajże w 2012 roku zresztą. Cecha, która sprawia, że mamy tutaj do czynienia z bardzo dużą ilością zabytków, z bardzo dużą ilością świetnie zachowanych reliktów, ale jednocześnie cecha, która sprawia, że to stanowisko jest Stosunkowo trudne do, do badania, złożoność składów stratograficznych, niezwykła ilość materiałów archeologicznych pozyskiwanych każdego roku sprawia, że zarówno prowadzenie prac terenowych, jak i sam proces opracowywania źródeł jest tutaj skomplikowany i ten etap terenowy wymaga również pewnego rozmachu. tym większego, że i tutaj docieram do drugiej cechy unikatowej, że na samym tym mamy do czynienia z czymś, co jest absolutnie wyjątkowe w skali naszego kraju, czy w ogóle bardzo rzadko spotykane w tej części Europy, mianowicie z postałościami historycznej kamiennej architektury. Zestawienie bardzo głębokich wykopów, dużego rozmachu badań z tymi pozostałymi architektonicznymi sprawia, że osoby nas odwiedzające mają czasem wrażenie, jakby się przeniosły nie tylko w czasie, ale i wręcz w geografii, gdzieś w morza śródziemnego. Jak to przy jakiejś zauważyła nasza koleżanka z Instytutu Egiptologowego, przyjadła i stwierdziła, że właściwie czuje się jak, jak u siebie na Bliskim Wschodzie, bo tak mniej więcej wygląda. Więc ta druga cecha bardzo ważna to, to właśnie pozostałości kamiennej architektury obronnej datowanej na czas epokę Prowadzenie prac terenowych na tego rodzaju stanowisku proces opracowywania źródeł studiów nad nim jest niezwykle skomplikowany. To jest chyba, którego nie będę w żadnym wypadku szczegółowo komentował, ale po prostu pokazuje mniej więcej jak dużo osób jest zaangażowanych, jak dużo jest zespół zaangażowanych w pracę prowadzoną na tym stanowisku. Te prace prowadzone są w wielu kierunkach, w wielu wątkach, które w różnych punktach ze sobą się zbiegają i razem ostatecznie powinny nas doprowadzić do pewnych konkluzji związanych zarówno z tym, jak wyglądało środowisko naturalne otaczające to miejsce, jak funkcjonowało osiedle, w kiedy żyło i jak, jak funkcjonowało w szerokim w kulturowym kontekście Europy Europy prehistorycznej. Właściwie każdy z tych elementów posiada swoją własną metodologię, doprowadził do uzyskania szeregu bardzo interesujących informacji i o każdym moglibyśmy tu mówić godzinami. To, co dzisiaj Państwu zaprezentujemy, z tego należy sobie zdać sprawę, tylko tak naprawdę bardzo krótkie, zdawkowe impresje na temat programu badań związanych z tym stanowiskiem. Myślę, że możemy się tutaj ograniczyć do takich imprez, z tego względu, że już sporo na temat stanowiska było, było pisane, było publikowane, także w takim nurcie popularno naukowym. Można wspomnieć o dwóch artykułach, właśnie o żywej, o czym mówiłem wcześniej. Ta, ta pierwsza informacja z 2012 roku ukazała się również książka popularno naukowa na temat stanowiska. I przede wszystkim stanowisko posiada swoją, czy projekt posiada swoją stronę internetową, do której link wydaje mi się, że jest podany również przy, przy naszym dzisiejszym spotkaniu. I zapraszam Państwa do odwiedzania tej strony do takiego wirtualnego zwiedzania stanowiska i poczytania sobie różnych tekstów, które na tej stronie są umieszczone, rozwijających niektóre wątki, o których tutaj będziemy mówić. I z tych wątków zacząć trzeba oczywiście od konstrukcji kamiennych, bo bez nich o grodzisku na górze Zendrama nie da się mówić. fotografia z roku 2018, pokazująca Przebieg reliktu muru odsłaniającego na, na długości około 40 metrów w ciągu naszych prac wykopańskich od 2015 roku, bo wtedy po raz pierwszy ten mur częściowo odsłoniliśmy. Udało się nam odkryć prawie 60-metrową odcinek fortyfikacji. Z badań geofizycznych wiemy, że w sumie mur obwodowy otaczający niecałkowicie, tylko częścią obwodu szczytową część góry Zendrama ma około 200 metrów długości. Nasze prace pozwoliły dość sporo powiedzieć na temat konstrukcji tej budowli z rozmiarów rozwaliska kamiennego. Możemy sądzić, że miała ona pierwotnie 3 metry wysokości, podstawę miał i ma, a gdzie jest lepiej zachowany nadal 2 metry grubości, zapewne zwężał się ku górze. I takim stosunkowo nowym wnioskiem, który pojawił się już na etapie opracowywania źródeł w ostatnich miesiącach, jest przypuszczenie, że prawdopodobnie górna część wicza zewnętrznego pokryta była gliną, takim tynkiem z gliny na słońcu i prawdopodobnie mór zwieńczony był również lekką konstrukcją drewnianą, Gliano w sumie mógł sięgać do wysokości nawet 4 metrów. To jest dość, dość logiczne, jak sobie wyobrazimy, jak taka konstrukcja mogła wyglądać, on był stosunkowo łatwy do pokonania, można się było stosunkowo łatwo wspiąć po tych wystających fragmentach kamieni, natomiast potraktowanie go w taki właśnie sposób, że w górnej części był pokryty gliną, utrudniało znalezienie odpowiednich chwytów i wyspinanie się na taką budowlę. W trakcie naszych prac bardzo dużo dowiedzieliśmy się o szczegółach różnych konstrukcyjnych tej budowli, Mur zniesiony jest w taki sposób, że posiada wyraźne licowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Środek muru wypełniony jest mniejszym materiałem, drobniejszym materiałem kamiennym, bardziej luźnie, luźno rozmieszczonym. Szczególnie imponujące jest licowanie zewnętrzne, zbudowane z kamieni przeważnie, dolny przynajmniej papier mur, który myśmy odkrywali, z kamieni przeważnie o 200-300 kg, a zdarzały się takie, które mają ponad pół tony. Przykładowo chodzi ten widoczny na fotografii taki duży trójkątny kamień, więc tutaj mamy bardzo wiele takich szczegółowych spostrzeżeń dotyczących tego, w jaki sposób radzono sobie z deniwalacją terenu, w jaki sposób utwardzało teren pod budową. Wiemy, że materiał musiał być przemyślnie selekcjonowany, kamienie dobierano, jeżeli chodzi o grubość, odpowiednio do, do potrzeb, do wybranych partii w muru stosowano różne rozwiązania konstrukcyjne, które zwiększały spoistość tej budowli, ale jednocześnie w wielu sytuacjach zaobserwowaliśmy, że jego budowniczo przedkładali, jak się wydaje, efekt wizualny nad skuteczność konstrukcyjną. W takich sytuacjach, w których niektóre duże kamienie można było umieścić poprzecznie, spajając się budowy, oni woli je wyeksponować w całości i pokazać w liczu, tak, żeby robiły wrażenie. I to jest jedna z obserwacji, których na te badania dostarczyły, to mu miał być, tak się nam wydaje, przynajmniej Oczywiście miało robić wyrażenie na obserwatorach, miało być takim elementem, powiedzmy sobie, propagandy skierowanej do lokalnej, dzennej ludności, w których, w której siedzi, bo otaczały to terytorium zamieszkane przez budowniczek muru w Górze Zendrawa. Bardzo wiele szczegółów konstrukcyjnych pokazuje, że mamy do czynienia z budową przemyślaną, zaplanowaną z góry, zaprojektowaną, można było powiedzieć, z góry. To są takie detale, jak choćby widoczne na fotografii po prawej. Na fotografiach z prawej strony kamienna posadzka, która została odkryta przez nas w 2017 roku, znajdująca się przy wewnętrznym licowaniu muru. To są również zachowane pozostałości skomplikowanych założeń bramnych. Tutaj główne wejście na teren fortyfikacji brama znajdująca się od strony północnej, w miejscu, gdzie ten dojście na, na teren szczytu góry z drama jest najprostsze, najłatwiejsze. Ona zachowała się w dość złym stanie, natomiast możemy sądzić, że pierwotnie było to duże założenie o powierzchni. Około 200 metrów kwadratowy, składając się z dwóch takich wysuniętych bastionów, tworzących rodzaj szyi prowadzącej do wejścia. Drugie, druga brama, również bardzo interesująca, znajduje się jakieś 50 metrów na południe od tej, o której mówiłem przed chwilą. Jest to brama wschodnia, znacznie mniejsza, lepiej zachowana. Jest interesująca z kilku różnych powodów. Oni będę jeszcze zresztą tutaj mówił, Ma Bida, na studi fotografii widać jeden z nich, brama ta była dekorowana wewnątrz, czyli przejście było dekorowane sześcioma pionowo ustawionymi. Płytami kamiennymi, może powiedzieć, stelami, z których największa, najlepiej zachowana waże, półtony pozostałe są w różnym stopniu serodowane. Te szczegóły konstrukcyjne, to, że mam do czynienia z przemyślanym z góry planem, również pewne obserwacje dotyczące do tego, że mózg Maszkowicz został zbudowany częściowo wbrew faktom, bo był posadowiony na Dość raczej no, na grząskim gruncie, niekoniecznie nadającym się do utrzymania tak ciężkiej budowy, I to wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dziełem ludzi, którzy przybyli na to miejsce do Kotliny Łąckiej, z góry powziętym planem architektonicznym, który przynieśli skądś, przynieśli z obszarów, w których najprawdopodobniej pochodzili. Posadzili. I z tego względu ta budowa, ta architektura, którą odkryliśmy w albo par paru różnych innych elementów, jest również ważna dlatego, że coś nam mówi o pochodzeniu tej grupy ludzkiej. Gdy przyjrzymy się różną szczegółową konstrukcyjnym znanej z Maszkowic i w ogóle takim założeniom, jak budowle w postaci suchego muru kamiennego, to w tym czasie, w którym powstał mur na górze drama. a tu należy dodać, że w oparciu o datowanie radiowęglowej i bardzo wiele innych przesłanek możemy stwierdzić, że miało to miejsce najprawdopodobniej w ostatnim ćwierci XVIII wieku przed naszą erą, gdzieś pomiędzy rokiem 1775 a 1700, to w tym czasie Podobne budowle znalazły właściwie tylko i wyłącznie z Europy Południowej, z, ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, z wybrzeży Morza Adriatyckiego i tutaj, odkrywały te tutaj konstrukcje pod każdym zasadzie względem zastosowanych rozwiązań, szczegółów, detali, rozmiarów budowni, przykład grubości muru. Tego mamy do czynienia z bardzo wąskimi przejściami bramnymi, stosowania płyt kamiennych, czy jako nadproży, czy jako elementów dekoracyjnych, także same elementów rozplanowania. Tych fortyfikacji. pod tym względem tworzą tak naprawdę jeden dość spójny styl architektoniczny, który można byłoby określić jako kamienną architekturę obronną przedmykańską, z tego względu, że znane pewnie państwu wszystkim bardzo efektowne stadele kultury mykańskiej są nieco późniejsze tego stylu, one są jego rozwiniętą postacią, dalszym jak gdyby etapem ewolucji architektury. To kilka przykładów analogii z właśnie właśnie wywiązane i podobnymi do tych, które znamy w Maszkowicach. Zwrócę uwagę na takie Rzeczy oczywiste, o których wcześniej wspomniałem, wszystko to oczywiście jest konstrukcja w typie suchego muru, czyli nie mamy tutaj do czynienia z stosowaniem zaprawy murarskiej. Zaprawa murarska pojawia się w okresie helenistycznym, później upowszechnionym Rzymianie, czyli mówimy o, o pisze, które działo się półtora tysiąca lat po zbudowaniu warowni na górze Wundrama. I we wszystkich tych przypadkach mamy do czynienia ze stosowaniem licowania zewnętrznego, niekiedy również wewnętrznego, z wykorzystaniem wyraźnych, dużych, nieobrobionych bloków kamiennych. Czyli możemy tu wszędzie mówić o wątku cyklopowym. I tak też również możemy tą architekturę z Maszkowic klasyfikować. Więc ta budowla pokazuje nam, czy jest jednym z dowodów na to, że ludzie, którzy zamieszkali w Maszkowicach po połowie XVIII wieku przy naszą erą, prawdopodobnie pochodzili z terenów południowej Europy. Różne inne argumenty archeologiczne, studia nad materiałem zabytkowym przede wszystkim sugerują, że Mamy do czynienia z jakąś być może mieszanką grup ludzkich pochodzących częściowo z Kotliny Karpackiej, z terenu dzisiejszych Węgier, może południowo-wschodniej Słowacji, częściowo ludności pochodzącej z jeszcze obszarów, znajdujących się dalej na południe, z terenu dzisiejszej, dzisiejszej Chorwacji, czy nawet Grecji, gdzie najbliżej znamy podobne założenia, podobne konstrukcje. Mórz można sobie obejrzeć w terenie, na miejscu, do czego Państwa wszystkich zachęcam. Tak to stanowisko wygląda. Obecnie. To są fotografie ze stycznia tego roku, gdzie można sobie dwie rzeczy, o których warto parę słów, słów powiedzieć. Mianowicie to, co znajduje się, jest bardziej z prawej strony, z prawej strony fotografii, ta niska taka konstrukcja kamienna, to jest oryginalny relikt muru obwodowego, zachowany miejscami do wysokości jednego metra. Natomiast taki krótki odcinek, kilkumetrowy odcinek muru, znajdujący się bardziej z lewej strony, to jest jego partia zrekonstruowana przez nas. I parę słów o tych o zabiegach konserwatorskich, które, są, które były związane jak gdyby z powstaniem reliktów w takiej postaci, jaką Państwo możecie obecnie w terenie oglądać. Jeżeli chodzi o mur obwodowy, to nasze prace miały taki charakter archeologiczno konserwatorski Znaczy, chodziło nam o to, żeby rozpoznać odcinek po odcinku Moore do samego dna czyli zobaczyć, jak wyglądają najgłębsze warstwy kamieni, powiedzmy te fundamentowe, bo one są były najlepiej zachowane, w najmniejszym stopniu przemieszczone i dostarczały najwięcej informacji, takich szczegółowych dotyczących sposobu konstrukcji dmurs. stąd. Postępowaliśmy w taki sposób, że po zdjęciu wszystkich kamieni, które były na pewno przemieszczone, które tworzyły górną część tej kamiennej wysokiej miejscami na półtora metra, każde następne warstwy kamieni były numerowane, nanoszone na plan, zdejmowane z zamiarem odłożenia później dokładnie na swoje miejsce. Po dość do najgłębszych warstw poziomowaliśmy zewnętrzne liceum mury i odkładaliśmy ponumerowane kamienie na swoje pierwotne położenie. To poziomowanie zewnętrznego lica mury wiązało się czasem z koniecznością przesunięcia Kamieni o 20-30 cm, po to, żeby wróciły na swoją pierwotną lokalizację, która często w postaci takiego negatywu była dobrze zresztą widoczna. Dało się dokładnie z 100 cm określić, gdzie ten kamień z zewnętrznego licowania się oryginalnie znajdował. No oczywiście łatwo jakby powiedzieć, że chodziło o przesunięcie kamieni o 20-30 cm. W praktyce to była bardzo męcząca, wymagająca praca. Tu dwie takie fotografie pokazujące nasze zmagania z ważącymi na około półtorej w tym przypadku kamieniami, ale jak się okazuje, i to też było ciekawe hmm. doświadczenie, tego typu pracę da się przy pomocy odrobiny pomysłowości, da się jak najbardziej rozwiązać, wykorzystując wyłącznie siłę, siłę mięśni nie jakąś bardzo liczną grupą osób. Sądzimy, że ten mur zapewne w podobny sposób powstał, to znaczy nie tylko to także siłomieś, bo no to jest oczywiste, ale że prawdopodobnie powstawał budowany krótkimi odcinkami. Są pewne wskazówki związane z całym rozmieszczeniem tej budowy i tym, że ona charakteryzuje się obecnością w kilku takich wyraźnych zagień lub skoków widać też na tej fotografii, które wydaje się, że mogą sugerować to, że mur powstawał budowany przez kilka grup równolegle takimi krótkimi, krótkimi odcinkami. I drugi temat, mianowicie rekonstrukcja fragmentu krótkiego muru w pobliżu bramy wschodniej. Ona była też podyktowana względami konserwatorskimi. Chodziło o zabezpieczenie tych wciąż pionowo sterczących płyt łód kamiennych, tych sterni kamiennych znajdujących się w bramie tego przejścia, o spionizowanie ich i oparcie o no, jakąś solidną podstawę. Odbudowany fragment powstał w charakterze anestylozy, to znaczy jest on połączony z oryginalnymi elementami. Dolne warstwy muru są oryginalne, jest to partia zachowana in situ, również oczywiście te płyty kamienne także są oryginalne i, i tylko spionizowane, postawione tam, gdzie zostało odkryte. Całość materiału wykorzystana do tego zabiegu pochodzi z rozwaliska muru w dużym stopniu z tej partii, która znajdowała się poniżej dramy wschodniej, została wydobyta w trakcie naszych badań kopaliskowych. Oczywiście niekoniecznie każdy kamień leżał tam, gdzie myśmy go odłożyli, natomiast jest to materiał pochodzący z tej budowli zebrane przez nas z Niżej Ległego Stoku. To również kapitalną okazją do dokonania wielu obserwacji związanych z tym, jak ta budowa mogła być wznoszona. Myśmy do tego fragmentu podchodzili w sumie trzy razy, to znaczy dwukrotnie było rozbierane to, co zbudowaliśmy, bo nie byliśmy zadowoleni z efektu i zwyczajnie nie był on stateczny, po czym okazało się, że da się to zrobić naprawdę dobrze, to znaczy pozbawione zaprawy, suchy mur zespojony tak naprawdę tylko i wyłącznie grawitacją, wagą tworzącym go kamieni może być bardzo solidną, stabilną konstrukcją, jeżeli się do tej budowy odpowiednio podejdzie. Jeżeli jest to zorganizowane tak, że mamy grupę osób odpowiedzialnych za transport materiału, że mamy osoby z dobrą wyobraźnią przestrzenną, które potrafią mniej więcej przewidzieć, jaki materiał, jakiego kształtu i rozmiaru będzie potrzebny i złożyć na twoje odpowiednie zamówienie do dostarczenia takiego materiału. Jeżeli mamy odpowiednio przemyślany sam proces transportu, wciągania kamieni na coraz wyższe partie muru, to wszystko da się robić całkiem sprawnie i z bardzo dobrym wynikiem. Więc te działania, jakkolwiek one, były poddawane z jednej strony konserwatorską, z drugiej strony, też chęcią pewnego, pewnego wyeksponowania tego, jak to mogło wyglądać, to eksperymentu archeologicznego pokazującego, że to się da zrobić. Da się to zrobić całkiem szybko i sprawnie, ale wymaga to pewnej wiedzy i pewnego przygotowania. Myśmy wiedzą też dysponowali z tego względu, że naśladowaliśmy pod bardzo wieloma względami. Rozwiązania konstruktorów sprzed 3,5 tysiąca lat, dokładnie tak samo jak oni stosując pewne techniki, na przykład podłoża, czy uszczelniania muru, otoczakami, które patrzyliśmy wcześniej w trakcie procesu eksploracji. Takim bardzo ciekawym, bowiem no, symbolicznym momentem tego procesu odbudowy był fakt zespolenia razem dwóch fragmentów największej, najlepiej zachowanej steli w bramie wschodniej. Mianowicie ta płyta została łamana prawdopodobnie w momencie, w którym schodnia brała przestała istnieć jakieś 50 lat po jej zbudowaniu, dlatego, że jej wierzchołek znaleźliśmy na samym dnie na warstwie, które wypełniły później wnętrze tego przejścia. Wydobyliśmy go w trakcie wykopalisk i później połączyliśmy z tym kamieniem, który był przez nas spielizowany, więc może powiem, że no, po 3,5 tysiąca lat połączyliśmy w całość jeden kamień, który wcześniej tutaj stał, który zapewne miał jakąś symboliczną funkcję, o czym za chwilę jeszcze, jeszcze powiem. Zupełnie przypadkowo w, w noc po tym, po tym apcie świecił nam czerwony księżyc, ale to, była, to był przypadek, był zaświecony jak księżyc, oczywiście. Wtedy, zaraz po tym, kiedy tą płytę, płytę połączyliśmy, ale przypadek, który naprowadza mnie na inny zupełnie temat, znaczy temat pewnej symboliki związanej listą z pewnymi elementami tej budowy i z pewnym kontekstem geograficznym. Mianowicie, bra, wschodnia, o której mówiłem, jest interesująca z paru różnych względów. Po pierwsze, jest ulokowane w miejscu, które niekoniecznie jest praktyczne jako wejści, trudno znaleźć w związku z tym taką praktyczną funkcję. Tuż pod tą brałą stok jest bardzo stromy, na pewno nie dało się niczym do tego przejścia wjechać, można się było wyspinać i przez nie przejść, ale nie jest to w każdym razie ten kierunek, ta strona góry, od której najwygodniej na jej szczyt się wchodzi. Jednocześnie jest parę takich szczegółowych cech samego tego założenia, które stawiają, które pozwalają pozwala postawić przypuszczenie, że mamy do czynienia z takim przejściem, które mogło mieć jakiś charakter rytualny, związany ogólnie ze sferą, z sferą symboliczną. Pierwszym symboliczną. są wspomniane już płyty kamienne. Ze względu na rozmiary, mówię tu o tych dwóch, które, są naj... o dwóch, które są najlepiej zachowane, można powiedzieć, że te płyty naśladują pod względem i kształtu, i rozmiarów postacie ludzkie. Znamy z tego samego okresu, z, ze stepowej strefy Europy, czy z obszarów alpejskich. Stele antropomorficzne, czyli naśladujące postacie ludzkie, które dokładnie są tego samego kształtu. Nieco węższe u góry, rozszerzające się u górze i z wierzchołkiem zakończonym w takiej trójkątnej postaci. Część z tych steli, czy właśnie z obszarów stepowych, czy z obszarów panpejskich, posiada dekorację, która jednoznacznie pozwala przyjąć, że mamy do czynienia tutaj z przedstawieniem postaci ludzkich. Na przykład są to przedstawienia uzbrojenia, schematyczne przedstawienia twarzy. Część tej dekoracji nie posiada. Więc być może te sześć kamieni, które naprzeciw siebie ustawione było, tworząc taki, takie przejście, Między którymi dawało się przedostać, wchodząc do wnętrza osady, miało symbolizować szóstkę postaci ludzkich, których szpaler się niejako przechodziło. Druga ciekawa cecha. Dno bramy wypełnione było bardzo nietypową warstwą. Nietypową osadą składającą się w duży, dużym stopniu z popioł, popiołu roślinnego i z kości zwierzęcych, częściowo też spalonych. Obecność popiołu roślinnego, właśnie taki nietypowy charakter tego osadu, to było czuć już w trakcie samej eksploracji. On zgrzypiał pod szpachelką, nie zachował się tak jak warstwy wypełniające pozostałości budynków na przykład, może się kojarzyć ze znanymi z, ze świata starożytnego, ale też z, z pre historii praktykami gromadzenia popiołów z ofiar ciał i deponowania ich w jakimś miejscu, SH w Grecji. Kolejny element to sama lokalizacja. Wspomniałem już przed chwilą, że z takiego praktycznego punktu widzenia Brama Wschodnia nie jest zlokalizowana w jakimś specjalnie korzystnym miejscu, nawet wręcz przeciwnie, jest położona w miejscu takim, że trudno jak wyobrazić sobie jak tam się do niej wspinano, dlaczego akurat taki punkt wybrała. Natomiast okazuje się, że jak się przyjrzymy pewnym takim cechom geograficznym, to jej lokalizacja może mieć zadziwiające konotacje. To jest taki schemat, który trochę to tłumaczy, ja opiszę, co on pokazuje. Mianowicie, przyglądając się rozmieszczeniu architektury kamiennej, w tym stopniu, w jakim ją znamy, bo pamiętajmy, że oczywiście odkryliśmy no mniej więcej, trochę ponad 1,4, może 1,3, powodu fortyfikacji, możemy w oparciu o te dane, które posiadamy, wytyczyć tylko dwie takie istotne osie przecinające stanowisko. Pierwsza z nich to jest oś, która łączy bramę znajdującą się w strony północnej z bramą wschodnią, czyli dwa przejścia i potencjalny ciąg komunikacyjny między nimi. Druga oś to jest oś, którą możemy puścić dokładnie przez środek bramy wschodniej, tym takim korytarzykiem, tym szwalerem ze steli, być może antropomorficznym, bo tak je interpretujemy. A więc mamy dwie osie. I teraz okazuje się, że jak się przyjrzymy, jakie azymuty te osie wyznaczają, to ta, która przecina bramę wschodnią, Wskazuje niemal dokładnie na punkt schodu słońca w dniu przesilenia letniego. Więc to jest minimalne, jak weźmiemy poprawkę na niewielką zresztą poprawkę bardzo na to, że ten punkt schodu słońca w dniu przesilenia letniego znajdował się w trochę innym miejscu ponad 3,5 tysiąca lat temu niż obecnie. To jeszcze różnica z kilku stopni zaledwie. Podobnie druga oś, która z kolei wskazuje zupełnie dokładnie na miejsce punktu schodu słońca w dniu przesilenia zimowego. A więc nie jest wykluczone, że umieszczenie w takim, a nie innym miejscu bramy Wschodniej i jej orientacja były związane właśnie z tymi dwoma bardzo ważnymi na pewno punktami. Nie jest to nic specjalnie zaskakującego z tego względu, że prośba jest kursorem pokazać. Jasne. Tu mamy ta czerwona, to jest ta oś, która kieruje się w stronę wschodu Słońca w dni przesilenia letniego, a zielona w dni przesilenia zimowego. I nie jest to nic specjalnie odkrywczego i z tego względu, że my od dawna wiemy, że architektura prehistoryczna bardzo często była zlokalizowana względem tych właśnie punktów, czyli tych kluczowych momentów w ciągu roku. Zresztą nie tylko prehistoryczna, bo, bo i architektura czasów historycznych, starożytności średniowiecza bardzo często jest w taki sposób zlokalizowana, czyli to nie jest coś, co w jakikolwiek specjalny sposób nas zaskakuje. Można by powiedzieć, że raczej jest coś, z czego można byłoby oczekiwać, ale rzeczywiście doskonale w tym przypadku się zgadza. Tu jeszcze można odmienić, że jeżeli chodzi o ten drugi kierunek, czyli Kierunek wschodu Słońca w dniu przesilenia zimowego, wyznaczony przez tą oś potencjalną komunikacyjną łączącą bramę północną i bramę wschodnią, to on do tego wszystkiego był bardzo ładnie skierowany, dlatego że, zobaczymy, ja jak współcześnie ten krajobraz wygląda, to słońce w tym dniu wschodziło, czy wychodziło z za horyzontu w miejscu, gdzie otwiera się najładniejszy, tak naprawdę, jeżeli chodzi o góry z Indrama, krajobraz. Otwiera się pejzaż w stronę wysokich partii pasma radziejowych, wznoszących się na ponad 1200 Metru, to jest, to jest ten kierunek, który, jeżeli byśmy sobie wyobrazili, że ci ludzie nasz oczywiście obserwowali, przyrodę wokół siebie, obserwowali krawędź u siebie była najbardziej atrakcyjne, najbardziej efektowne. największe zasięg pola widzenia, charakterystycznie ukształtowany łańcuch górski jednocześnie miejsce, gdzie właśnie w tym dniu najkrótszego w roku wschodziło, wschodziło słońce. I ostatni, który też się wiąże z bramą, z bramą wschodnią i też z jakby jej specjalnym charakterem. Ciekawa rzecz, ciekawe odkrycie z roku 2019. 3 metry poniżej, poniżej tego, tego wejścia, odkryliśmy wówczas obiekt w postaci płytki, jamy wypełniony kośćmi zwierzęcymi ceramiką i dwoma bardzo ciekawymi obiektami, o których teraz krótko powiem. Tak. Jeśli chcielibyśmy generalnie dopełnić tą narrację na temat, y jak kultu na całym stanowisku, no to trzeba wspomnieć też o zabytkach, jakie tam znajdowaliśmy i znajdujemy nadal, a mianowicie w przypadku góry z Zendrama to chodzi o plastikę figuralną. I tak jak tutaj już Marcin wspomniał, to w przypadku. W najbliższej okolicy Bramy Wschodniej. W tym miejscu zostały znalezione fragmenty plastiki figuralnej, a konkretnie figurek antropomorficznych. Tutaj są fragmenty dwóch figurek. Wyglądają szczerze mówiąc dość mało zakwycająco, mówiąc oględnie, ale szukając analogii, generalnie takie figurki możemy przypisać do tak zwanych idoli zielinowatych, których właśnie analogie znajdujemy głównie w południowej Europie, w takich dwóch strefach. Pierwsza to jest tutaj nad Dunajem i w tym środowisku kulturowym one pochodzą głównie czy przede wszystkim z grobów dziecięcych. I druga strefa to Grecja, gdzie takie figurki są częściej znajdowane w kontekstach takich domowych świątyń, prawdopodobnie powiązane z jakimś kultem domowym. Jeśli chodzi o inne przykłady plastiki figuralnej, bo jak wspomniałem, to nie są jedyne z góry Zendrama. w sezonie 2020 znaleźliśmy dokładnie w miejscu tutaj zaznaczonym X-em trzy przykłady figurek zoomorficznych. W wykopie, który znajdował się, jak się później okazało, w miejscu, w którym kończyła się ta monumentalna fortyfikacja wczesnomorodowa od północnej strony. Podczas eksploracji tego wykopu stwierdziliśmy, że mamy do czynienia z warstwami jakiegoś budynku, powiedzmy domowymi, właśnie pochodzącymi z tej najstarszej fazy budowlanej w Maszkowicach. Znaleźliśmy dwie figurki przedstawiające świnie, czy dwie w pełni zachowane, i fragment trzeciej figurki, z której zachowała się lewa tylnia noga. Ale to już znaleźliśmy tutaj na miejscu w Krakowie podczas opracowywania zabytków. Na początku myśleliśmy, że to jest w ogóle jakiś fragment jakiegoś dzbana czy, czy czegoś takiego, ale no, jak się później okazało, że idealnie dopasuje do obrazu trzeciej figurki. I Jeśli chodzi o taką plastykę, czy znaczy w ogóle plastykę figuralną, czy zoomorficzną, czy antropomorficzną. To zwykle w archeologii i literaturze ścierają się ze sobą takie dwa poglądy, jeśli chodzi o jej przeznaczenie. I no, tak samo było, gdy znaleźliśmy te figurki, bo z jednej strony uważa się, że one mogły być po prostu zabawkami prawdopodobnie dziecięcymi, z drugiej strony często mówi się o tym, że należy je wiązać właśnie z tą sferą kultu, jakiejś religijności, i tak naprawdę możemy z powodzeniem znaleźć dowody na jedną i drugą teorię. W ogóle moim zdaniem nie należy ich zupełnie rozdzielać. Jeśli one były zabawkami, one równie dobrze mogły jednocześnie pełnić pewne funkcje takie religijne, rytualne, kultowe. Jednak skupiając się właśnie na tej interpretacji kultowej, możemy powiedzieć, że zwykle uważa się figurki zwierzęce za pewien sposób takiej na składanie zastępczej ofiary dla pewnych bóstw. Nawet czytając u Herodota, który opisuje, jak składano ofiary bogini Selenie w Egipcie, czyli bogini związanej z Księżycem, pisze, że. Ci, których na to stać, bogaci ludzie składają faktycznie prawdziwe, żywe zwierzęta, świnie konkretnie właśnie, jako ofiary. Natomiast ci ubości lepią z ciasta wyobrażenie świni i to jest zastępcza ofiara. Więc no, dlaczego mielibyśmy nie uznać, że w innych warunkach geograficznych, czy no też nie kulturowych, zwyczajnie w tym miejscu takie żywe zwierzęta, które no, trzeba pamiętać, że stanowiły na pewno dużą wartość, zastępowano wyobrażeniami tych figurek z gliny. Tutaj i jeśli chodzi o tą tablicę, to te trzy figurki pochodzą z Maszkowic. Tutaj są dwie pe w pełni zachowane i ta jedna, którą zrekonstruowaliśmy na podstawie fragmentu. Pozostałe to są analogie, które właśnie z wczesnej epoki brązu pochodzą przede wszystkim z, z nad rzeki Cisy. I przechodząc dalej, to niezależnie jaki my sposób interpretacji i przeznaczenia tych figurek przyjmiemy, na pewno są one jednocześnie fantastycznym dowodem na to, że świnie w tym okresie były bardzo ważną częścią gospodarki tych ludzi. Na to zestawiały się właśnie różne elementy. Po pierwsze, same, sama obecność figurek i tego, że to są świnie, a nie coś innego. I do tego dochodzi bardzo duża ilość szczątków tych zwierząt ze stanowiska. Stosunkowo duży jest to procent w stosunku do innych gatunków, jakie znajdujemy w Maszkowicach. Dodatkowo badania paleobotaniczne wykazały, że w najbliższej okolicy Gór Góry Zyndrama we wczesnej oboce brązu dominowały takie rozległe dąbrowy, które stanowiły fantastyczne miejsce dla leśnego wypasu świni. Co mniej więcej polegało na tym, jak dzisiaj wypasa się owce na halach, to wtedy świnie nie były trzymane w komórkach czy w chlebach, jak dzisiaj, tylko po prostu wypasano je w lasach. To też bardzo ładnie nam się zestawia z tym, co ja może cofnę, widzimy na na tych figurkach, bo jeśli się dobrze przyjrzymy, to one posiadają takie pewne cechy, które nawet bardziej zbliżają je do względem do dzików niż do świń. Mianowicie tutaj chodzi o taki mocno wyodrębniony ryb, czyli ta część grzbietowa u dzika. Takie ostre rysy, jeśli chodzi o tarczę ryjową, generalnie o część, część głowy, trochę mniejsze niż u współczesnych świń tutaj część zadnią. I jak się wydaje, to może po prostu wynikać z tego, że takie świnie wypasano w lasach, one miały znakomitą okazję, żeby z powrotem krzyżować ze swoimi dzikimi przodkami czy dzikimi kuzynami. Co później też jest widoczne w czątach tych zwierząt. Przez to otrzymywaliśmy tak zwaną dziczą formę świni, która właśnie była czymś pośrednim między dzikiem a świnią. Więc niezależnie jaką, w jaki sposób przyjmiemy interpretacji tych figurek, na pewno są przede wszystkim samostryszym dowodem na to, że to był bardzo ważny element życia gospodarczego tych ludzi. życie gospodarcze się wiąże jakby z ostatnim takim drobnym właśnie wycinkiem tych badań, które prowadzimy w bo Także jak się również powtórzę, to co Państwo dzisiaj pokaz pokazują, to są pewne impresje czy pewne wycinki tych, tych badań, bo nie, nie sposób o wszystkim mówić i nawet nie ma sensu przy tym mówić systematycznie w tak krótkim czasie. A mianowicie z badaniami dotyczącymi konstrukcji, funkcjonowania budynków również związanych z osobą przestrobrązową, czyli z tymi najstarszymi poziomami stanowiska w Maszkowicach. My się zwykle skupiamy na tej kamiennej fortyfikacji jako takim bardzo efektywnym elemencie na wybranych zabytkach, tych, które na przykład świadczą o dalekich kontaktach z innymi Natomiast to, co również nas interesuje, a czy może Radzie się mówi, to jest taka proza życia i to, w jaki sposób możemy ją odkrywać dzięki archeologii, a ją najlepiej widać w reliktach budynków mieszkalnych. Tych budynków myśmy odkryli Dotychczas sześć. Żaden z nich nie jest, niestety, zbadany kompletnie, bo większa część uległa niczym bardziej naruszeniu w trakcie dawnej badań wykopaliskowych. Niestety, nie zawsze z wykonaniem odpowiedniej dokumentacji, pisania zabytku, Ale tak czy onak, ilość informacji jest ogromna, które udało nam się dotychczas pozyskać. Budynki zachowane są w taki sposób, że przeważnie po zdjęciu tych kilkudziesięciu czy, czy centymetrów na warstwie, czy to są ponad metra na warstwie, dochodziły do jakiegoś takiego poziomu, gdzie na następnym tle widoczne są prostokątne zarysy warstw klepiskowych deptanych podłoża. Na których z kolei znajdują się czasem warstwy spalenizny, związane ze swałonymi, i parkiami budynków, które zawaliły się w pewnym momencie po zakończeniu pożaru, bo większość z tych budynków skończyła swoje życie w trakcie pożaru. Do tego dochodzą różne elementy konstrukcyjne, takie jak druki kamienne, jak ślady belek, tworzących konstrukcje fundamentowe, jak pale konstrukcji nośnej i dachu. Tutaj widoczne fotografiach z prawej strony. I czasem też zachowane elementy gliniane z wyraźnymi odciskami, czyli tak zwana polepa konstrukcyjna, a więc fragmenty glinianego tynku wylepiającego ściany. Jak choćby tu na fotografii w lewym górnym rogu, mamy taki fragment wyraźny z odciskiem granicy, pochodzący prawdopodobnie z wylepienia sufitu. I te różne elementy pozwalają nam rekonstruować to, w jaki sposób te budynki były wykonane, jakie miały rozmiary, jak dokładnie wyglądała ich konstrukcja, które partie polepy z których partii budynków pochodzą. Wiemy dzięki temu, że budynki prawdopodobnie część z nich była podzielona na mniejsze przestrzenie. Widzieliśmy na takie izby. Wiemy, że wszystkie te budynki posiadały prawdopodobnie rodzaj takiego stryżku czy, czy, czy pawlacza. Posiadały częściowo, sobie częściowo, tylko bo, bo ze względu również na, na choćby potrzebę oddymiania, on nie mógł być kompletny. Więc bardzo sporo takich elementów konstrukcyjnych możemy sobie tutaj zgromadzić i je zrekonstruować. Wiemy również, że te budynki były różnej wielkości, że zmiary je wahały się od. 50 kilku do ponad 100 metrów kwadratowych. Co ciekawe, to że zresztą koreluje się w jakiś sposób z rodzajem odkrywanych w nich materiałów zabytkowych. Największy jest odkryty przez nas z to do jednocześnie jedyny, z którego pochodzą zabytki metalowe, co może świadczyć o jakimś związku pomiędzy rozmiarem budynku a statusem jego, jego mieszkańców. To wszystko zbliża nas, były przełożenia tych obserwacji takich techniczno-architektonicznych na te, które związane są ze społecznymi aspektami architektury, wokół których też cały czas się w trakcie naszych badań znajdujemy kręcimy, próbujemy w jakiś sposób te elementy ze sobą łączyć. Bardzo dużo informacji o życiu w obrębie tych budynków dostarczałam nam zabytki. To zabytki masowe, kości zwierzęce i ceramiki. Oczywiście w najczęściej w archeologii pokazuje się ceramikę, tą, która jest dekorowana, to najbardziej efektowne, tak? taki przykład naczyń wykonanych w stylu kultury otomalnej filozofii właśnie z tych wczesnobrązowych budynków. Natomiast w naszym projekcie od początku kładziemy nacisk na analizowanie każdej z choćby zupełnie Niepozornie. Od 2009 roku wszystkie zabytki są namierzane, namierzane trójwymiarowo początkowo dwuwymiarowo, później trójwymiarowo tak należałoby odpowiedzieć ściśle, że mamy informacje o jej lokalizacji co dostarcza nam bardzo ciekawych danych, możliwości na późniejsze, na, późniejsze, na wprowadzenie różnych późniejszych analiz, odnoszących się do takich szczegółów jak stopień rozdrobnienia ceramiki, fragmentacji co się z kolei przekłada często na, co możemy przełożyć na pewne wnioskowanie choćby o tym gdzie ludzie chodzili, gdzie przez rozdeptywanie Rozdrabnianie materiałów zabytkowych, jakie fragmenty kleją się ze sobą, co też sugeruje istnienie pewnych ciągów komunikacyjnych, gdzie mamy ceramikę o różnych cechach technologicznych, związanych z różnymi funkcjami, które pełniły, gdzie mamy różne grupy ceramiki o różnych funkcjach związanych z transportem, z przechowywaniem pokarmu, z gotowaniem, z podawaniem go. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze dane o kościach zwierzęcych, dane o. Szczątkach roślinnych pozyskiwane, z próbek botanicznych, i to wszystko pozwala nam zestawione razem ze sobą, przez to po latach takiego wprowadzenia niezależnych studiów, też zaproponować pewne rekonstrukcje odnoszące się do obecności na cechie mieszkalnej osiedla na górze, dla pewnych prawidłowości związanych z funkcjonowaniem budynków, z funkcjonowaniem domów. Wydaje się na chwilę obecną, to jeszcze są prace, które trwają cały czas, badania, które trwają cały czas, że możemy mówić o pewnym podziale budynków na, tą, na te partie, które związane były z gromadzeniem zasobów i przygotowywaniem pokarmu, i te partie, które wiążą się raczej z występowaniem mniejszej ślady w ogóle pozostałości organicznych, brakiem kości zwierzęcych na przykład, ale za to obecnością ceramiki cienkościennej, które mogły być takimi przestrzeniami publicznymi, miejscami, gdzie przyjmowało się gości, gdzie spożywało się pokarm, otwartymi na zewnątrz. Wiemy, że. Część odpadków deponowana była w pobliżu wyjść z budynku i w bezpośrednim otoczeniu, ale że istniały też wtórne strefy depozycji odpadków. Że życie toczyło się wokół paryń z również nam się udało otwierć, Więc bardzo wiele takich elementów dotyczących życia w obrębie tych poszczególnych, rodzinnych komórek możemy sobie próbować zrekonstruować. Dzięki temu, że no, na, pozwala na to nie tylko charakter stanowiska, ale też po prostu metody kabady, którą praktykujemy. To takie skrupulatne namierzanie każdego zabytku. A tych zabytków są ilości ogromne, bo były takie sezony, podczas których odkrywaliśmy 10 tysięcy fragmentów ceramiki. I później po latach tak naprawdę żmudnego wpisywania tych skorup do baz danych, wykorzystywanie tego do jakiegoś wnioskowania. Zestawiając ze sobą razem informacje odnoszące się do tego, jak funkcjonowały poszczególne budynki, informacje o rozplanowaniu budynków, rozplanowaniu fortyfikacji, szczegółowe, szczegółowe dane na temat chronologii osiedla, jesteśmy w stanie wreszcie wejść na taki wyższy podział i przyjrzeć się temu stanowisku jako pewnej takiej całości w sensie humanistycznym i zastanawiać się nad tym, jak, w jaki sposób ono zmieniało się w miarę upływu czasu. Tutaj przykład tylko takich dwóch rekonstrukcji pokazujących też poza strefą naszych badań, jest to jest pewna hipoteza, jak mogło wyglądać to stanowisko w najstarszej fazie istnienia, w momencie kiedy został mur i jakie zmiany zaszły w kolejnej fazie raptem 50 lat później, gdzie on nowe budynki, na rodzaju tarasu budowanego, opartego konstrukcję muru, gdzie zasypano bramę wschodnią, to było być może w rytualnym charakterze, o której, o której szerzej mówiliśmy wcześniej. To wszystko też wiąże się, jeszcze raz, powiem, z takim wnioskowaniem o pewnych zmianach społecznych, które przebiegały jednocześnie z tymi zmianami urbanistycznymi. Wydaje się, że to stanowisko jest kapitalnym miejscem właśnie do obserwowania związków pomiędzy architekturą a życiem społecznym, tym w jaki sposób architektura manifestuje pewne zmiany zachodzące w takich praktykach życia codziennego ludzi i relacje w obrębie grupy, która to miejsce zamieszkiwało. Naszą, nasze opowieści na temat wybranych aspektów stanowiska w Maszkowicach skończymy na tym. Dziękujemy Państwu za uwagę, za wysłuchanie tej prezentacji. No i liczymy, że znacznie więcej szczegółów już dopasowanych też do Państwa zainteresowanych da się nam dopowiedzieć w trakcie dyskusji. Tak jest, tak jest. Drodzy widzowie, jeśli jesteście z nami pierwszy raz, nie uciekajcie, to nie koniec naszego spotkania, a teraz czas na dyskusję tak zwaną. Panowie, no, ogrom pracy, ogrom informacji jestem naprawdę niesamowicie pod wrażeniem, szczególnie jak powiedzieliście, że namierzaliście te wszystkie zabytki ceramiczne, to ja sobie tego nie wyobrażam, bo no sporo czasu spędziłem na inwestycjach ratowniczych, średniowiecznych, wiem wiecie jak to tam wygląda najpewniej. Pytań jest bardzo dużo. Na rozluźnienie rzucę, że oczywiście reprezentacja sądec Czydny i nawet samych Maszkowic jest całkiem spora. Jest pani Katarzyna Lucyna, Bernadeta Z Łącka, pani Asia pisze, że jest pod samy z Zyndrama w ogóle jest. Pan Marcin z Podłącka, również pani Małgorzata, pan Łukasz. Przy okazji pokazywania tych zdjęć, jak to się zmagaliście z kamieniami, pisze, że zmagania nie poszły na marne i tam emotkę, wiecie, pan taką sobie zrzucił. No i pani Paulina całkowicie odzwierciedla też moje wrażenia, piszą, że świetne wizualizacje wyglądają na sketchupowe. Tak, to jest ale tak. Ale zawsze łatwo rozpoznać, bo są zawsze taki charakterystyczny styl, ale też są bardzo niesamowite. I przechodząc już do konkretnych pytań. Pierwsze, takie, żeby ustalić też dla osób, które kojarzą inne stanowiska, pan Krzysztof zastanawia się, czy stanowisko w Maszkowicach ma jakieś powiązania z karpacką troją w Trzcinicy. Tak, jak najbardziej. To znaczy, jeżeli chodzi o tradycję kulturową, którą identyfikuję głównie w oparciu o ceramikę w tym, w tym czasie, to jest to ta sama kultura otomaniczna, nazwa dwóch stanowisk, jednego położonego w Rumunii, drugiego położonego na Węgrzech. Więc mamy w obu sytuacjach do czynienia. Takim południowym impulsem w Karpatach, przy czym historia obu stanowisk jest trochę inna, bo też inaczej te wpływy się manifestują w Dolinie Dunajca, inaczej na obszarze Kotliny jasiewsko W tej drugiej sytuacji, w tej sytuacji, którą obserwujemy w karpackiej troi, mamy do czynienia ze stanowiskiem, które istniało w okresie poprzedzającym jeszcze pojawienie się tej południowej tradycji w polskich w Karpatach. Już wtedy była to osada ufortyfikowana. To, czy te nowe elementy pojawiły się w wyniku jakiejś małej migracji grupy z południa, czy są tylko i wyłącznie wynikiem kontaktów tej ludności, pewnego takiego zainspirowania się, wzorowania się na kulturze, jest trudne do wiedzenia. Ale tam mamy do czynienia raczej z takim procesem, powiedzmy, ewolucyjnym. W gęsto zasiedlonym regionie osadniczym w pewnym momencie następuje zmiana, to coś kiedyś w jakimś archeologicznym okresie barw i ta tradycja kulturowa się ona zmienia. Tutaj sytuacja jest zgoła inna. Mamy do czynienia z obszarem, który. W oparciu o nasze badania, takie środowiskowe, ale też poszukiwania powierzchniowe, poszukiwania terenowe, możemy stwierdzić, że prawdopodobnie był niezamieszkany przez parę tysięcy lat i do tego takiego zupełnie pustego, puszczańskiego obszaru, w pewnym momencie dociera jakaś grupa ludności, która robi wszystko od razu po swojemu, w zupełnym jakby oderwaniu od miejscowej tradycji lokalnej ludności, o której sko, teraz wiemy, że żyła już w okolicach Nowego Sądu, mniej więcej już tam miała swoje. Osiedla swojej swoje wioski, czyli na takie kilanaście kilometrów od maszkowic, żyli tubylcy w tej miejscowej lokalnej tradycji, a tu mamy do czynienia z grupą przybyszów, którzy zrobili wszystko zupełnie po swojemu. Tak najbardziej. Pan Roman tutaj pisze, że był członkiem wykopali z 2010 roku i, i pozdrawia. Jeszcze przy okazji tej kultury otomanii, nie, nie, nie będziemy się rozwodzić na ten temat, ale pan Krzysztof tutaj kojarzy o co chodzi i pyta się, czy udało się taki destylator alkoholu odnaleźć jak w trzcinicy. <grystanie> nie, 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 mam, nie mam destylatoru alkoholu. alkoholu. Słyszałem o tym eksperymencie. To chyba eksperyment rozwijany przez, przez kolegów słowackich, z tego co wiem początkowo. Na innym ważnym stanowisku ryteckim, które niżej myśli, koło koszyc, ale nie, ani eksperymentu nie prowadziliśmy, ani nic podobnego nie znaleźliśmy. Wszystko, wszystko przed Wami, zawsze można trzymać kciuki. Jest dużo pytań o, o wszystko, praktycznie. Niektóre się powtarzają, ale zacznijmy. Próbowałem je uporządkować tak, jak Wasza prezentacja mniej więcej przebiegała. O ten mur jest sporo pytań. Skąd czerpano materiał na budowę i, i jak długo mogła trwać taka budowa w ogóle? No to też. Pierwsza część tego pytania jest bardzo prosta, druga jest bardzo trudna. Jeżeli chodzi o materiał, on jest jak najbardziej lokalny i budowa geologiczna góry jest taka, że warstwy piaskowca, które ją tworzą, wynurzają się coraz bardziej i idziemy w kierunku zachodnim po tym, po tym szczytowym plato, czyli praktycznie od strony stoku zachodniego, czyli od strony do Dunajca, można było bardzo płytko dokopać się już do kamienia i sądzimy, że w tej partii wręcz musiały powstać takie pionowo obryby skalne w wyniku wydobywania kamienia we wczesnej epoce brązu, które jednocześnie załatwiały sprawę fortyfikacji, dlatego w stronę zachodniej muru nie mamy. Więc ma te, ten kamień jest lokalny, trzeba by było przenieść tylko z odległości około 50 metrów z zachodniej strony góry na stronę wschodnią. Teraz co do tego, ile, ile czasu to mogło zająć, ja próbowałem kiedyś robić taki szacunki. oczywiście są obarczone bardzo dużą ilością rozmaitych założeń, jest pewna ilość eksperymentów archeologicznych, jest pewna ilość obserwacji etnograficznych, pokazujących ile trzeba budowanie słego. I tutaj cały czas napotykałem problem, bo istnieje bardzo poważna sprzeczność, z którą nie potrafimy sobie poradzić, pomiędzy potencjalną liczbą populacji, którą możemy oszacować w oparciu o to, że wiemy, w jakiej wielkości mniej więcej były domy i wiemy, jaką, jaka była powierzchnia objęta umocnieniami. I na tej górze, w tych warunkach, nie zmieści się raczej więcej niż populacja około 150 osób. Siła robocza zdolna do wznoszenia takiej budowli była zapewne w związku z tym jeszcze mniejsza, bo można oszacować zapewne poniżej 100 osób. Natomiast z wyliczeń wynika, żeby taką konstrukcję skończyć w jakimś sensownym czasie, w ciągu paru miesięcy, no to trzeba byłoby populacji liczącej kilkaset osób. Więc tutaj pojawia się problem. Albo to było budowane bardzo długo, ale to nie jest najlepsze rozwiązanie. Pamiętajmy, że ci ludzie musieli jednocześnie karczować lasy po okolicy, żeby stworzyć miejsce pod pola uprawne, bo nikt tam wcześniej nie mieszkał. Że musieli te pola też właśnie przygotować, że musieli zająć się wypasem zwierząt, musieli zapewnić sobie pożywienie, że przetrwać pierwszy rok w takim miejscu, które, które kolonizowali. To była też ogromna masa pracy. To jeszcze bardziej zmniejszyło frakcje osób, które były zdolne do, 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 prac, do, do prac budowlanych. Więc właściwie dwa wytłumaczenia, takie najbardziej prawdopodobne, chociaż to są czyste spekulacje, nie jest jesteśmy w tego w żaden sposób dowolnić, nie jedziemy w stanie budować, są takie, że albo w jakiś sposób w tą budowę zaangażowane były na przykład lokalne populacje miejscowe, albo grupa, która zakładała osiedle, przygotowywała, pojęcie tą akcję kolonizacyjną, była znacznie liczniejsza niż grupa, która została potem pozostawiona tam po to, żeby, żeby żyć przez kolejne generacje, żeby w tym miejscu siedzieć, tego miejsca pilnować. Tak, jak najbardziej. Zawsze powtarzam gościom, że uwielbiam, gdy odpowiadają na pytania, które jeszcze nie zostały zadane, bo kolega Paweł Konczewski pytał się, a i jeszcze jedna tutaj pani zastanawiali się, ile osób mogło mieszkać w jednym czasie w Maszkowicach, Tu już wiecie, że nie więcej niż 150, tak? Tak, mniej więcej, to jest maksymalna liczba. Przechodząc dalej, pan Ragnar od razu zasugerował, jak tylko usłyszał o możliwości tym, że wschodnia brama, tak, kultowa, mogła mo pełnić również funkcję, że mogło właśnie wskazywać położenie względem słońca. I przy okazji, jeszcze murów, pani Katarzyna, tutaj bardziej specjalistyczne, powiedzmy, pytanko. O ekonomię suchego muru. Wydaje się, że wysiłek budowy z kamienia jest mało adekwatny do stosunku do zysku obronności. Czy budowa z fortyfikacji z jakiejś mieszanki gliny, drewna i kamieni nie będzie kosztowała mniej wysiłku, a da lepsze efekty? O tym jest w artykule u nas. Tak, to jest bardzo dobre pytanie, oczywiście, które, które uderza w sedno i jeden z powodów, dla których ta konstrukcja jest bardzo interesująca. Bo gdyby to było najlepsze możliwe rozwiązanie, to nie byłoby tak ciekawe, jak taki przejaw. no, nieadaptatywnej i fix, z którym mamy w tym przypadku do czynienia. Bo to nie jest tylko i wyłącznie sprawa taka, że z punktu widzenia ogromności konstrukcja drewniano-ziemna, czyli wykonana w taki sposób, w jaki wszyscy w tym czasie budowali w Europie tak naprawdę i w tym czasie, a do wczesnego średniowiecza tak naprawdę, po, po, poza Imperium Rzymskim, z pewnymi wyjątkami drobnymi, że, że ona by się lepiej sprawdziła, pewnie by się też lepiej sprawdziła. Ale to jest głównie sprawa taka, że byłoby to znacznie szybsze, prostsze, tym bardziej biorąc pod uwagę, że przecież ci ludzie w momencie, w którym Przyszli w takie niezamieszkane puszczaństwie miejsce i tak musieli, żeby przygotować miejsce pod pole uprawne, ściąć całe hektary lasu, więc dysponowali ogromną masą drewna, którą można było do tego celu również wykorzystać. I zrobili to po swojemu, tak jak umieli, czy tak jak chcieli być może, z jakichś względów, które jest nam trudno znów poza spekulacjami wyjaśnić. Ta budowla była źle posadowiona w tym sensie, że tego rodzaju konstrukcje kamienne odkrywane w basenie Morza Śródziemnego czy nad Atlantykiem zasady lokowane są w takich miejscach, w których bardzo płytko występuje skała. Tę skałę się wyrównuje jednocześnie, pozyskując materiał budowlany i buduje się bezpośrednio na właśnie takiej skalistej, twardym, twardym podłożu. Tutaj tych ludzi spotkała przykra niespodzianka, bo skała jest, ale na głębokości dopiero 8 metrów. Mamy 8 metrów warstwy zmieniałego lesu, na której trzeba było budować. Tej warstwy się nie dało, nie dało usunąć. Skutek tego jest taki, że próbowano, jak wiemy, to miejsce utwardzać przez wciskanie otoczaków w podłoże, czyli tworzenie takiej symulacji skały powyżej muru, bo tam przecież niej się takie gniazda z otoczaków granitowych. Natomiast to i tak na pewno na dłuższą metę nie działało. Mamy przesłanki sugerujące, że już w XVII wieku przed naszą erą, czyli jakieś 100 lat po zbudowaniu, w ten mur zaczął się bawić. Więc on na pewno nie był dobrze tak do końca posadowiony. Znów wał drewnianoziemny byłby pod tym względem lepszy. Czyli koszty statyka działają na korzyść. To, co działa na korzyść, to jest po prostu to, że mamy do czynienia z czymś, co było nieznane pewnie miejscowej ludności, co było efektowne, groźne, nowe, podnosiło status mieszkańców, dawało im powód do jakiejś samoidentyfikacji, czyli głównie tak naprawdę czynniki prestiżowe tutaj mogły odgrywać rolę. Tutaj też trochę odpowiedziałeś na pytanie pani Eli, jaki sens mogło mieć pilnowanie tego miejsca w górach w tamtych czasach i także na Pytanie innego pana, który się zastanawiał, na ile taki mur mógł być wytrzymały. No a tak jak wspomniałem, odsyłamy jeszcze do artykułu popełnionego, jeśli dobrze kojarzę, numerze archeologii żywej 2002 na 2017. Grody, zamki, twierdze, czy jakoś tak się nazywał. Pan profesor Borysławski, czyż to w nasz stały widz też rzucił, że 150 to tak zwana liczba Dunbara, cokolwiek by to nie znaczyło. Tak. Co to znaczy? No, to przyjmuje się, że, że w społeczeństwach ludzkich istnieje pewna stała liczebność grupy, taka, w której ludzie znają się na to, że mogą sobie zaufać. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, możemy obserwować od starożytności, że takie grupy, które są zmuszane do stałej współpracy, kooperacji, charakteryzują się podobnie do kościoły. a mogą być zmaite znane przez, przepisywane przez współczesną fotografię. Takie małe grupy, powiedzmy, wspólnoty wiejskie, czy małe plemiona, to mogą być jakieś jednostki wojskowe, począwszy od tej przestarożności. Te liczby są podobne w każdym razie. To, to, to jest związane w jakiś sposób z naszym z, z zdolnością naszego, naszego mózgu do, do zapamiętywania ludzi na tyle, żeby móc wyobrazić sobie to, co oni myślą. Tak, ma w ten sposób należałoby Tak, też właśnie dr Kończyski napisał w komentarzach, ale teraz wiedzą również osoby, które są zna, będą z nami. Na YouTubie, czy, czy słuchać nas w wersji audio wyłącznie. Pytanie o cmentarzysko, pochówki, czy coś znaleziono? Dużo pytań na ten temat. Dobrze, to to, to jest, to jest, to jest, to jest krótka, krótka odpowiedź. Krótka odpowiedź, ale zacznę jeszcze od pytania, które było wcześniej, na które tak wca, wcale w ogóle nie odpowiedziałem jeszcze, bo chodzi o kwestię sensu, istnienia w ogóle tej, tej osady. Bo to jest też, też oczywiście sprawa spekulacji, czy może, jak się ładnie nazywa, gry hipotez. Znaczy, mamy pewne przesłanki, które sugerują, czy które mogą dostarczyć nam odpowiedzi na to pytanie, ale nigdy na pewno nie będziemy wiedzieć, po co jakaś grupa ludzi z południowej części Europy wybrała się paręset kilometrów na północ, w miejsce, gdzie jest ciemno, zimno, i do domu daleko, i tam postanowili zamieszkać. Więc wydaje się, że kluczowe znaczenie ma tutaj geografia. Dolina Dunajca. W czasach historycznych była bardzo ważnym szlakiem komunikacyjnym, przecinającym Karpaty, i za tak było również w prehistorii. Przynajmniej była jednym z wariantów tego szlaku komunikacyjnego. A tak się składa, że w tym czasie, kiedy powstaje osada na górze z Drama, czyli właśnie w XVIII stuleci przed Naszomerą, obserwujemy na nieprawdopodobną skalę w całej Europie, na skalę nieznaną wcześniej, ślady kontaktu dalekosiężnych. Zabytki brązowe wykonane gdzieś w Siedmiogrodzie, w Rumunii, są odkrywane w Szwecji. Busz ten Bałtycki po raz pierwszy pojawia się w Grecji, i można przykładów mnożyć w tym momencie, więc powstaje szereg takich autostrad przecinających Europę, którymi jakieś jednostki, pojedyncze osoby zapewne podążają z południa na północ, z zachodu na wschód i przenoszą najbardziej rzadkie, najbardziej wartościowe obiekty i surowce. I w tej sytuacji dla grupy ludzi, która chciała jak gdyby partycypować w tych kontaktach dalekosiężnych, kluczowe znaczenie mogło mieć kontrolowanie jakiegoś górskiego przejścia, którego nie dało się ominąć, który po prostu wszyscy musieli podążać. Tą doliną prawdopodobnie przez jakiś czas właśnie wszyscy musieli, idąc z południa na północ podążać, czy prawie wszyscy opowie tych wariantów szlaku, mogło być więcej. Więc więcej, jak weźmiemy pod uwagę jakieś źródła geograficzne, historyczne, to łatwo jest sobie wyobrazić, że ta podróż w czasach odległej historii nie wyglądała tak obecnie, to znaczy nie, nie miano wyobrażeń geograficznych, takich, które operują północą magnetyczną, mapami i tak dalej. Po prostu była podróż od jednego przyjaznego domu do drugiego domu przyjaznego, jak w literaturze fantastycznej mniej więcej. I postawienie takiego przyjaznego domu, powiedzmy sobie, schroniska dla ludzi z południa, gdzieś tam daleko na północy, też mogło być kluczowe znaczenie. Miejsce gdzie się nocowało, np. bardzo gdzie się zimowało, tak naprawdę w takiej wielomiesięcznej drodze z południa na północ, miejsce gdzie było bezpieczne, gdzie można się było na jakiś czas zatrzymać, więc taką rolę również w tej lokalizacji można przypisywać. pojęcie, Faktoria handlowa najlepiej być może wypasowała, hmm. nawet jeżeli dokładnie jakby ją oddaje istoty rzeczy, bo nie mówimy o handlu na dużą skalę, tylko mówimy raczej o wędrówkach pojedynczych osób i transportu pojedynczych bardzo wartościowych obiektów. To tytułem kwestii, kwestii funkcji. A teraz, a teraz pytanie bolesne o cmentarzysko. Bo nie mamy cmentarzyska, próbujemy go znaleźć od początku tych wykopalisk. odwiertami go fizykom bezskutecznie, typując miejsca, które wyglądają z ukształtowania terenu tak, że tam coś mogło być. Cmentarska nie ma. Nie wiemy, czy zostało zniszczone całkowicie czy, całkowicie, czy jeszcze go nie znaleźliśmy, czy też nigdy go nie było. I to jest pytanie, które się odnosi do kwestii, jakby kultury mieszkańców tej osady, bo ona wskazuje na jakby, wiele różnych kierunków. Ceramika niby jest taka jak w Kotonie Karpackiej, natomiast plastyka figuralna, czy część plastyki figuralnej, architektura bardziej nawiązuje do obszarów adiatyckich. Teraz, jeżeli przyjęlibyśmy, że pod względem wyobrażeń związanych z tym, jak należy potraktować zmarłość ci ludzie działali w taki sposób, jak na obszarach, z których pochodzi styl ceramiczny, to powinniśmy trafić na groby. Groby, gdzie zmarli byli niespaleni, gdzie byli układani na boku z wyraźnym rozwinieniem płci, z darami grobowymi. Natomiast jeżeli ich wyobrażenia o sposobie potraktowania zmarłych były takie, jak w żyjących nad Atlantykiem, gdzie mamy taką samą architekturę, to wcale nie musimy znaleźć tych grob, bo tam też grobów nie mają. Tam są pojedyncze znalizka szkieletów w jaskiniach, Zresztą resztą zmarłych robiono nie wiadomo co i etnografia podpowiada sz szeroką paletę rozwiązań nie pozostawiających żadnych śladów narkotykowych. Tak, szczególnie jeśli praktykowano ciało palenie, o którym gdzieś tam wspominałeś w trakcie, że, że odnaleziono prochy, tak? Tak, na chodziło o ślady palenia ofiar ze zwierząt, roślin rośli i tak dalej, natomiast hmm. nie, nie mamy szczątków ludzkich żadnych. Mamy fragment Czaszki ludzkie, ale już związany z innym horyzontem chronologicznym, Jest tą fazą z wczesnej epoki brązu, tylko z drugim osiedlem z końca epoki brązu i z epoki żelaza, które przykryło pozostałości tego wcześniejszego stanowiska. No tak, piszą, że tutaj piszą, że cmentarzysko gdzieś musi być. No musi, musi, ale odnaleźć to tak. zawsze łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Pan tutaj Jarosław się śmiał przy okazji tego, jak wspomnieliście, że to taka faktoria handlowa, stwierdził, że raczej nietrafiony biznes. Ale no, przez chwilę funkcjonowało, więc może nie takie nietrafione, mi od razu się skojarzyło z zajazdem pod głową młotem. Nie wiem, czy ktoś czyta z widzów tajemnica Askiru, taka seria fantazy właśnie. Pan Norbert, zastanawia się, czy na tym terenie artefakt znaleziono jakieś artefakty dowodzące kontaktów handlowych z południową Europą? I to było omówione mniej więcej w trakcie prezentacji, a jeśli wskazać by takie najbardziej wskazujące konkretne, jedne. Więc tak, jeżeli chodzi o, o zabytki, cały styl ceramiczny jest taki sam, jaki znamy z obszarów południowo-wschodniej Słowacji, Węgier, zachodniej Rumunii. Ale to, co ciekawe, są takie same naczynia, czy na środowisko takie same naczynia, znalazłem też zbyt dużo czyli mamy dowody ceramiczne również na kontakty pomiędzy terenami dzisiejszej Chorwacji, a obszarem wielkiej nizinnej Węgierskiej, co jakby łączy do, dość dobrze w całość. Jeżeli chodzi o zabytki metalowe, ich z tego stanowiska pochodzi niezbyt wiele, ale jest garnka y, brązów, to pod względem sposobu wykonania części z nich, o których można trochę więcej powiedzieć, i pod względem surowca, konkretnie chemicznych parametrów miedzi, to są brązy średniogroskie. Plastyka figuralna, w szczególności te statuetki antropomorficzne, wiążą się z Bałkanami, albo północnymi Bałkanami, albo terenami, terenami Grecji. No i architektura jest tym, co nas łączy z wybrzeżami Adriatyku. Wtedy u nich będzie artefakty, tak. A jeżeli jeszcze mogę dopowiedzieć, bo to znowu. Będę odpowiadał na coś, co gdzieś tam się przewinęło w pewnym momencie w Twojej wypowiedzi. Jeżeli chodzi o tę kwestię nieopłacalności tej, tej inwestycji, faktem jest, że z naszych badań, ze skonfrontowania, są stratygrafii, artefaktów i datowania radiowęglowych, które mamy dość sporo już porobione, wynika, że to osiedle było zamieszkane przez dość krótki odcinek czasu. Taki tak, tak maksymalny czas to jest jakieś może 200-220 200, 200 parędziesiąt lat, ale to mogło być krócej. Wydaje się, że około 1550 roku, czyli po 200 latach najpóźniej, to miejsce przestało istnieć. Przy czym nie wydaje się, żeby jego koniec był jakoś gwałtowny. O ile w międzyczasie natrafiamy na ślady pożarów i coś tam się, z tak powiem, gwałtownego działo na stanowisku, to ostatnia faza osady czasem brązowej robi wrażenie, jakby ci ludzie posprzątali po sobie i grzecznie się stamtąd wynieśli. Ta data jest też ciekawa z tego względu, że ten czas około połowy XVI wieku to jest okres bardzo wyraźnego kryzysu osadnictwa na terenie Wielkiej Niziny Węgierskiej. Cała masa o średnio tak zwanych tellach, czyli takich sztucznych kopcach, w tym czasie przestali istnieć, zniszczona, jak się wydaje, częściowo w wyniku jakichś konfliktów zbrojnych o lokalnym czy ponad lokalnym charakterze. I to byłoby dobre wytłumaczenie, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę znów, że jedyną racją bycia tych ludzi w tym miejscu było to, że byli na szlaku, to oni nie mogli istnieć bez węzów komunikacyjnych znajdujących się zaraz po drugiej stronie Karpat, czyli właśnie na terenie gdzieś, powiedzmy, Wielkiej Nizny Węgierskiej, te parę dni drogi od nich. Jeżeli ci przestali egzystować, to oni zostawali odcięci na tej dalekiej północy i w zasadzie no, cały, cały interes stracił sens. I to może być powód, dla którego faktycznie to miejsce zostało opuszczone. Dopóki istniała sieć Komunikacyjna, łącząca ich tam z południem, istniała wymiana cały czas tak naprawdę pewnych idei, bo jak możemy patrzeć, obserwować to po ceramice, ta ceramika systematycznie zmienia swój styl, w sposób dopasowany do tego, co dzieje się chodzi na terenie Węgier. Czyli wiemy, że cały czas ta komunikacja istniała, skoro nowe wzory się nam w terenie zaczynają pojawiają. To jest, to jest dowód na to dobry. Więc dopóki ta komunikacja istniała, oni, oni w tym miejscu siedzieli. Jak to się urwało, to prawdopodobnie po prostu stać sytuację, by to całe się Jakieś elementy biżuterii, biżuterii lub uczczenia, skoro przy zabytkach jesteśmy? Tak, to, to, to właśnie jest z zabytków brązowych, takie najlepsze, jeżeli chodzi o, o nie wiem, powiązania kulturowe, są trzy załóżnice, takie ozdoby włosów, typowe dla bogatego stroju, stroju kobiecego i właśnie charakterystyczne dla terenów Kotliny Karpackiej. Oprócz tego mamy również dwa fragmenty bursztynu. Jeden to jest taki duży pacier bóstynowy, więc też mamy taki bezpośredni dowód na kontakty z kolei z obszarami nadbałtyckimi, no i udział mieszkańców tego osiedla, co, co możemy nazwać pierwszym, czy jednym z pierwszych szlaków bursztynowych, tak jak wspomniałem, właśnie w tym czasie bursztyn po raz pierwszy dociera na Morze śródziemne, jeszcze widzi od razu niesamowitą fascynację, bo nigdy potem, jeżeli chodzi o świat grecki, przynajmniej bursztyn nie jest tak dużo, jak właśnie w bogatych grobach wczesnej fazy kultury mykańskiej, gdzieś tam w XVII stuleciu na przykład, tyle widać, że ten materiał był bardzo modny i trafiał do do takich elitarnych kontekstów, zaczynając od gromów szymowych w Mekedach, gdzie również biżuteria wykonana z bursztynu bałtyckiego się znajduje. Fajnie, fajnie. Nawet sobie nie uzmysławiałem, że dopiero wtedy ten bursztyn, że, że już wtedy zaczął wędrować. Zawsze to jakoś sobie inaczej wyobrażałem, ale pytania są też o życie na tej osadzie, a raczej organizację tego życia. jak zastanawiam się, czy w osiedlu znajdowała się studnia lub naturalne źródło wody? Nie mamy śladów czegoś takiego. Studnie z tego okresu są znane oczywiście. Natomiast nie, nie, ma, nie mamy żadnego tego, tego typu obiektu, że czy była, czy, czy jej nie było. Nawet jeżeli by była, to mogłaby być wykorzystywana tylko okresowo, bo z naszych odwiertów wynika, że na granicy warstwy les i skały występuje woda w okresie wiosennym. Natomiast jak już latem wierciliśmy, nawet do 8 metrów w głąb, to było tam zupełnie sucho, aż do samej skały. Czyli to nie jest coś, co by się na dłuższą metę mogło sprawdzać, więc wydaje się, że, że pozostawał, pozostawały strumienie, które są podległości, powiedzmy, nie wiem, około bodajże 115 metrów tak w linii prostej i 30 metrów w dół. Nie jest to dramat, jakiś dramat, dramatyczny dystans, natomiast na pewno noszenie wody musiało być, być istotnym zajęciem zajmującym jakąś tam część populacji. Jeżeli chodzi o wodę dla, dla zwierząt, po prostu zwierzęta były zapewne gdzieś pędzone w takich miejscach, gdzie mogły być, być poglądam. Co tam mogło, mogli sobie zajadać? Oprócz wieprzowiny, oczywiście, o której już trochę opowiadaliśmy. Oprócz wieprzowiny to tak, jeżeli chodzi o, o kości zwierzęce, one nam pokazują, że, że... ciekawe jest to, że faktycznie świat odgrywała pewną rolę, jak się wydaje, istotną gospodarką w czasnym brodzie. Natomiast zdecydowanie najważniejsze było bydło. Bydło, które występuje w dwóch odmianach. Z jednej strony są takie bardzo małe, kudłate krówki, z drugiej strony krzyżówki z turem, czyli z kolei z kolei dużych rozmiarów, wysokie bydło. Oprócz tego, jak to się nazywa, małe przeżywacze, czyli kozy i owce, trochę dzikiego pokarmu. Mamy ślady polowania na jelenie, sarny, łosie, niedźwiedzie, bilki w materiale kostum. Mamy ślady spożywania ryb w postaci ości. No i oczywiście pokarm roślinny. Hodowano przede wszystkim pszenicę. Tutaj te miejsce, to miejsce, gdzie znajdowała się uprawa to była wszystkim Dolina Dunajca, bo tam są dobre, takie podpszenice gleby, madrzeczne. Wiemy z, z badań archobotanicznych, że najczęściej hodowano pszenicę płaskórkę, w Tybikum Wikokum, to jest taka archaiczna, obwiana pszenicy, która teraz zresztą wraca do łazy, bo coraz częściej, gdzieś można jakiejś zdrowej żywności pytać, że jest zrobiona z płaskórki, ona zawiera dużo mniej glutenu niż, niż Tybikum Estimulum, więc pod tym względem może być dla diety korzystniejsza. I to był pokarm. Poza tym jęczmień, jęczmień, który mógł być hodowany również jako pasza dla zwierząt, ale również do produkcji browarniczej. Akurat takich znalezisk nie mamy, ale z tego okresu pochodzą z niektórych innych stanowisk znaleziska jęczmienia skiełkowanego, no już przygotowane, jak się wydaje, do produkcji do produkcji piwa. Poza tym również mamy dużą serię odkryć roślin dzikich. Panie spokojnie, spokojnie, jeśli ktoś chce się pokazać w kamerze, to nie ma sprawy, nie mamy nic przeciwko temu. Kiedyś nawet dziecko odwiedziło jednego z naszych gości, ale od razu się schowała. Pan Robert zastanawia się tutaj taka metodyczna sprawa. W końcu macie pewność, że nie ma wcześniejszych warstw. Lita skała? Tak, to znaczy, my w pewnym momencie w trakcie że dochodzimy zawsze do takiego momentu, gdzie warstwa są gdzie nie ma żadnych pozostałości zabytków. I no, dlatego już kiedy mamy, mamy pewność, że, że tak, te, to są warstwy, które są nieruszone, które nie są zaburzone we wrześniu w, jeden, w jeden sposób naturalną sedymentację, no to wtedy mamy pewność, że, że mamy do czynienia z czymś, co wyprzedza najstarsze osadnictwo. Natomiast mamy pojedyncze zabytki sugerujące, że miejsce było zamieszkane jeszcze i to długo, długo przed pojawieniem się osadnictwa z czasów epoki brązu. A mianowicie z najbliższych badań pochodzi kilka fragmentów ceramiki neolitycznej. Ale to jest dosłownie kilka skorów. Kilka w stosunku do, do około 30 tysięcy samych nowych badań pochodzących z ceramiki z epoki brązu. Więc y, jest to jest znikoma, która może sugerować jakiś tymczasowy pobyt małej grupy na terenie tego stanowiska, ale żadnych tych związanych nie ma. Oczywiście komentarze na temat świnek się pojawiały, od razu, gdy zobaczyli figurki, to od razu sugerowali, że to raczej jak dziki wygląda. Tak, no, my gdy je w ogóle znaleźliśmy, to pomysłów było kilka, bo przynajmniej póki się ich porządnie nie umyło, to nawet trochę owce przypominały. Znaczy, zaraz po znalezieniu tych figurek o nich było bardzo głośno różnych, na różnych stronach archeologicznych w internecie i no tam przeczytaliśmy naprawdę komentarze przeróżne. Ktoś sugerował nawet, że to są małe słonie. Chyba pojawił się hipopotam, także pomysły były różne. No ale nie, no, jednak najbardziej prawdopodobna jest ta świnia, w zasadzie jest pewna. Tutaj to szczególnie widać, gdy przyjrzymy się tej części, powiedzmy twarzowej jej. Bo ona ma bardzo, one mają obie bardzo wyraźnie wyodrębniony ten talerz. Ona się nawet uśmiecha. Także pod tym względem nie ma wątpliwości. I tutaj tylko dodam, za ciebie zrobię autopromocję. To już chyba w sumie nie jest wtedy autopromocja, ale nieważne. O świnkach, kolejny artykuł w kolejnym numerze. Przede wszystkim archeologii żywej. Pojawi się właśnie kolegi, kolegi Jana. No, przepiękne zdjęcia są, więc za, zapraszam do zakupu. Gdy tylko się pojawi. Temat będzie bardzo interesujący, ale jeszcze nie zdradzam, bo to na razie cieszymy się aktualnym numerem. I jeszcze trochę tych pytań jest, ale. Zasadniczo jest o dalszych planach badawczych sporo pytań. O to, czy będą kontynuowane w tym roku, czy w kierunku zachodnim, czy całą górę będziecie rozkopywać, się pan Paweł za zastanawia. Mm -hmm. No Nigdy nie ma specjalnie sensu rozkopywać całego stanowiska archeologicznego. Jednak dążymy do tego, żeby, żeby coś pozostawić. Zawsze zresztą robienie wykopańska archeologicznych, które jest niszczeniem stanowiska, kontrolowanym i udokumentowanym niszczeniem, no, wymaga rozważenia różnych za i przeciw. Dążymy do tego od samego początku, żeby badania prowadzić trochę w takim duchu rozumowania dedukcyjnego, to znaczy jak mamy jakieś konkretne pytanie, na które nam wykop ma odpowiedzieć, i nie jesteśmy w stanie znaleźć inaczej odpowiedzi na te pytania, to wtedy, wtedy, wtedy kopiamy, wtedy robimy dziurę dopiero. I tak też cały czas postępujemy. W tym roku założyliśmy trzy nowe wykopy. Dwa położone są na północy stanowiska i związane są z rozpoznaniem bardzo ciekawego tematu fortyfikacji z epoki żelaza, czyli. Od tysiąc lat późniejszych od tego muru czesno ale związanych z nim, bo zbudowanych częściowo z rozbiórkowego materiału, z murów czesno i związanych, jak się wydaje, no z wypełnieniem luki, która powstała po tym, jak ta konstrukcja przestrzenno już zupełnie popadła w ruinę. Są ślady tego, tego, tego typu zabiegu, tego typu budowli, to chcieliśmy rozpoznać. A trzeci, taki duży wykop, zlokalizowany jest 30 metrów na południe od badania dotychczas strefy, i jego celem jest rozpoznanie w miarę możliwości, że będziemy mieli szczęście wreszcie, jakiegoś budynku brązowego w całości, rozpoznanie strefy, w której dotychczas badań w ogóle nie prowadzono i sprawdzenie również, jak w tej barwki zachowana jest konstrukcja muru kamiennego. Mam bardzo dużą nadzieję, ze względu na pewne szczegóły kształtowania terenu, że może być tam zachowane lepiej niż w tej strefie, w której dotychczas były badania prowadzone. To się dopiero okaże, na razie jesteśmy tam po pierwszym sezonie na pół metra głębokości, na pół metra głębokości, więc cofnęliśmy się w czasie do, do mniej więcej późnej epoki brązu, i jeszcze, jeszcze dużo na pewno ciekawokrotnych w związku z tym przed nami. Jeszcze jakieś dalsze plany rekonstrukcyjne? Tutaj pan Krzysztof się dopytuje, czy jakąś rekonstrukcję można zrobić. Już jedna jest A, to, okay, to. Okay. Tak, Tak. Tu, 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 tu będziemy się musieli dobrze zastanowić, jak to tak mam rozegrać. Jakie, jakie plany będą najlepsze z punktu widzenia i ochrony tego. Obiektu konserwatorskiej i rzeczywiście wyeksponowanie go w taki sposób, żeby był zrozumiały dla, dla zwiedzających, mniej seniortowanych w archeologii, jest szansa, że na stanowisku coś więcej się będzie dziać. Teren został w tym roku wykupiony przez, przez gminę. Żadne plany jeszcze nie zostały konkretnie przedstawione. Ja liczę, tak sądzę, że, że będziemy mieli też pewien wpływ na to, jak się będzie dalsze życie po Arche Kopańska skopańska archeologiczna tego stanowiska kształtować. Także sądzę, że coś tam się będzie działo na pewno. tak To jest kwestia czasu, jeszcze szczegółów żadnych nie jestem w stanie przedstawić, ale, ale, ale na pewno myślę, w ciągu roku dotykamy jakichś pierwszych planów, zamiarów, które będą pozwalać coś więcej powiedzieć. Pan Marek. Tak, mam głównie plany co do rozbudowania tego, co już stoi, jeśli chodzi o Bramę Wschodnią, ale no tymczasowo jakby nie mamy surowców więc trzeba otworzyć głębiej te wykopy, które mamy założone na południu i no być może wtedy się coś więcej buda. Pani Tamara. Tały widz nasz zastanawia się, gdzie można zobaczyć owe świnki, ale ta nie powinno być doprecyzowana, gdzie będzie można zobaczyć. Hmm. Tego nie wiemy. To jest też wszystko w... kwestia przyszłości, czy, czy na miejscu będzie możliwość zobaczenia jakichś zabytków, czy gdzie indziej. Na razie, na razie wszystko jest no, tu, gdzie jesteśmy, czyli najciekawsze zabytki są, są przechowywane w Instytucie Archeologii w, w związku z tym, że cały materiał zabytkowy jest na etapie studiów, na etapie opracowywania go. Sprawa dalszej przyszłości. Na razie niestety nie jestem, w stanie, nie jestem w stanie powiedzieć, ale pracujemy też nad tym, żeby móc ewentualnie te najciekawsze zabytki multiplikować. Tutaj współpracujemy z bardzo zaangażowanym zespołem z jednego z takich centrów druku 3D w, w Krakowie. Który podszedł do tego z takim naukowym podejściem i dopracowują technikę taką, żeby obiekty ceramiczne można było skanować i drukować z zachowaniem absolutnie takich samych parametrów, jeżeli chodzi o teksturę, jeżeli chodzi o kolorystykę i tutaj no, możemy, o, Janek pokazuje trochę, trochę lewo, o. O, pokazuje, pokazuje wy, przykład taki, taki wydrukowany i jednej z tych dwóch świnek w Maszkowic więc może przynajmniej kopię gdzieś bo to jest coś, co, co spokojnie można byłoby bez jakiegoś specjalnego przygotowania organizacji gdziekolwiek tak naprawdę wtedy, wtedy, wtedy wystawić więc na to, jest, na to jest na pewno szansa a jeżeli ktoś z Państwa chciałby dosnąć zabytków, obejrzeć sobie je to zapraszamy w, w wakacje w do Maszkowic od kilku lat głównie z Towarzystwem Karpackim i w tym roku głównie zresztą z, z Centralną Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK organizujemy takie publiczne zwiedzanie stanowiska archeologicznego, dzisiaj zaabaty archeologiczne, i promocją na stronie naszego projektu. No i wtedy przez dzień czy dwa można stanowisko odwiedzać, wprowadzamy po nim, pokazujemy najciekawsze zabytki w orginale. Są też otwarte wykopy, więc zawsze coś nowego wtedy jest też do obejrzenia oraz zobaczyć, jak te warstwy wyglądają. Nie tylko te, te relikty, które zostały przy nas wyeksponowane. Od jakiegoś czasu również jest okazja zwiedzenia. Przynajmniej dwóch innych stałych skotnie archeologicznych, więc zapraszam serdecznie latem. Zatem na pewno będziemy informować, zarówno na profilu Archeologii Żywej, na pewno koledzy nam dadzą znać, jak i zachęcamy do polubienia profilu samej Warowni. Warownia, Masz... warownia Góra Zyndrama? jak się A nazywa? forecastmaszkowice.pl to, to jest adres. A, e, e, profil Facebook? E, warownia. W to trama. to zerknij, a ja jeszcze tutaj parę pytań. Oczywiście, jak zwykle, szereg ochotników na wolontariat się tutaj zgłasza. Wiemy, jak to jest, drodzy widzowie. Wy tutaj zawsze piszecie, ale jak przyjdzie co do czego, to nigdy nie ma prac do roboty. Tak na serio, no to są przepisy BHP, różne, różne kwestie, nie jest to takie łatwe. Widzieliśmy zdjęcia, tak? Stawione no, pełne BHP tam B B B pokazaliśmy tych trybów najmniej BHP, na szczęście. A, tak mnie, nadzieję, właśnie. Ale Strona nazywa się Warownia Bagorze z Drama w Waszkowicach na Facebooku. Tak jest. To dla osób, które słuchają nas tylko w audio i gdzieś tutaj są też zainteresowane, bo wszystkie linki będą na samym końcu na pewno pokazane. Jeszcze nie, wiem, że się nie spieszycie nigdzie. Jeszcze parę pytań jest. O, jak zwykle ktoś tutaj mnie wyręczył i wrzucił link bezpośrednio, więc prosimy wszystkich, którzy są z nami do polubienia tego profilu. Niech im tam przybędzie parę osób. Pani Teresa zastanawia się, czy kury hodowano już w tym momencie? Nie, nie. Nie I ryczyli, ma, ma śladów hodowli kur. kur ale pojawia się dopiero w epoce żelaza w Europie. Jako nowość sprowadzona, jak się z kontynentu indyjskiego. Mhm. Jest również oślady ślady pszczelarstwa. Ja nawet nie wiem, jak mogłyby wyglądać ślady pszczelarstwa w archeologii. Nie mamy, nie mamy takich śladów. Znaczy, trudno, trudno wątpić, że że istniało, że było wykorzystywane. Z tego stanowiska nie mamy. Natomiast jest kilka stanowisk w Europie takich, gdzie w osadach torfowych zachowały się ule, takie drążone, drewniane ule, na przykład jest takie stanowisko na terenie Berlina, gdzie jest tego rodzaju znalezisko datowane bodajże na koniec epoki brązu, czyli gdzieś tam powiedzmy XIX wiek przynoszonego mniej więcej. To w zasadzie jest pewne, że, że miód był podbierany w takiej czy innej postaci, ale oczywiście trudno jest, trudno jest takie, takie odkrycie naprawić. Dla zainteresowanych historią pszczelarstwa zapraszam na stronę Archeologii Żywej. Jest taki artykuł u nas, kiedyś został napisany do numeru o zwierzętach i hodowaniu zwierząt. Pan Marek tutaj do, doprecyzował zasadniczo, że pytając się o to, czy w kierunku konkretnym gdzieś te prace będą kontynuowane, czy jest szansa w ogóle na odnalezienie legendarnego zameczku Zyndrama, od którego nazwę góra nosi. Tak, no tutaj ta historia się zaczęła rzeczywiście od Zendrama. Przy czym można od razu dodać, że, że to nie jest stara legenda, bo, bo miejsce było nazywane Grodzisko, są dokumenty XVI-wieczne, które już tą nazwę przechowały. Czyli ludzie identyfikowali miejscowi poprawnie to, że na szczycie góry znajduje się, się pozostałości jakiejś fortyfikacji. Istnieje w ogóle przypuszczenie, że prawdziwa jest legenda mówiąca o tym, że na górze Zendrama znajdował się jakiś kamienny zamek i że został rozebrany w XVIII wieku. No my wiemy już, że kamienny zamek był, bo go odkryliśmy. Natomiast nie niewykluczone, że faktycznie część tych murów była dobrze widoczna jeszcze w XVIII stuleciu naszej ery. I o tym świadczy obecność kopów rabunkowych związanych z budowaniem kamienia, w którym zabierano ceramikę nowożytną. Nawet jednym taką żelazną kopaczkę znaleźliśmy. Więc wiemy, że na pewno materiał był wybierany, wykopywany na miejscu i wykorzystywany do celów budowlanych. Czy tak jak w legendzie do budowy kościoła wąskiego, no trudno powiedzieć, ale na pewno pewnie do takich lokalnych różnych murków, podmurówek, podbudynki i tak dalej Te kamień był wykorzystywane, bo to były gotowe, obcisane kamienne bloki, czy wydobyte kamienne bloki, które można tylko było wykopać i zwieźć gdzieś, gdzieś wozem na dół. Więc na, te, te niektóre, niektóre legendarne elementy są prawdziwe, ale sama legenda Zyndrama, jak się wydaje, tutaj bazuje na głównie badaniach profesora debca z naszego uniwersytetu, z którym też współpracujemy, który zajmował się historią regionalną. Wydaje się, że sama legenda jest. Późna, że została stworzona raczej przy okazji i na okoliczność już obchodów 500-lecia Bitwy Grunwaldzkiej w 1910 roku. Ona nie występuje wcześniej, to powiązanie nie występuje wcześniej. Więc była tradycja istnienia zamku, była tradycja istnienia grodziska, ale miejsca wolność nie wiązała go z osobą Zendrana z Maszkowic, to zrobiono dopiero gdzie na początku XX wieku. Co do Zendrama i Maszkowic, to raczej historycy są zgodni, że on się z tych właśnie sądeckich Maszkowic pisał. Natomiast wcale nie musiał w związku z tym mieć. We wsi siedziby, wiem, że przez całe życie był albo w Jaśle, albo, albo, albo na Wawelu jako urzędnik królewski, więc to, to, to była osoba, która mogła być daleko od tej przebłości, z której się pisała. Wcale nie, nie musiał mieć tutaj swojego, swojego zamku. Śladów średniowiecznego osadnictwa na górze drama na pewno żadnych nie ma, ani nie odkryła ich Maria Cabalska, która kopała dużo w zachodniej, środkowej części góry, ani myślała w Partii na niej jej natrafili. No, archeolodzy dobrze to wiedzą. Jak widzisz, jak jakaś aktywność budowlana, średniowieczna się pojawia, to, to jest. To, to nic nie zostaje z tego, co było wcześniej, po prostu. To były prace prowadzone na taką skalę, niwelacje w kopy, że, że nie byłoby śladu po tych prehistorycznych zabudowaniach, gdyby tam średniowieczór jakiś zamek istniał. Więc to nie jest coś, co możemy przeoczyć, po prostu. Tak, jest, tak, zdecydowanie. I tutaj ciekawostka o średnio średniowieczu na pewno nie spodziewali się widzowie, którzy się tutaj nastawiali tylko na pradzieję, a są fanami średniowiecza domagają się po prostu tutaj wręcz zapytania się. Jest parę pytań, bym was prosił może o zerknięcie później w komentarzach, jakbyście znaleźli czas i, i ochotę, ale czy gdzieś dalej będą prowadzone badania w okolicy i może na tym najpierw, czy na jakiś innych pobliskich stanowiskach, czy tutaj roboty jest tyle, że nie ma szans. my, my prowadzimy od 2011 roku poszukiwania takie, że chodzimy po polach, głównie w miejscach, gdzie są jakieś albo wykopy, albo przynajmniej kratowiny, albo są pola orne, i szukamy na powierzchni zabytku, po to, żeby identyfikować miejsce, gdzie są tworzone stanowiska archeologiczne. Czasem w tych miejscach później jeszcze, jeszcze robimy geofizykę. Na razie nie natrafiliśmy w całej okolicy na nic, co by chronologicznie odpowiadało temu okresowi, kiedy istniał kamienny mur na górze Zendroma. To by nas najbardziej interesowało, czyli wczesnej co brązu. Mamy natomiast bardzo dużo znalezisk, bardzo dużo stanowisk, które datowane są na. Koniec całki brązu, je pokaże Laza. Zresztą z Kopliny Łąckiej, czy właściwie są z, z otoczenia Kupiny Łąckiej pochodzi jedno stanowisko badane do rzadowni wykopajskowo, no, mianowicie grodzisko na Babiej Górze w zabrzeże. Też bardzo interesujący obiekt, dużo młodszy od grodziska maszkowickiego, ale ze śladami fortyfikacji datowanymi na 5-4 wiek przed naszą erą. Z zabytkami, takimi, które nawiązują do kultury scytyjskiej. No, niesamowicie interesujące miejsce raptem kilka kilometrów odległo od, od, od Maszkowicy, też warte, zobaczenia czy poznania go. W każdym razie. Myśmy odkryli w trakcie naszych poszukiwań, myślę, kilkadziesiąt innych stanowisk położonych w okolicy, powiedzmy, kilku kilometrów od bliska w Ale Na razie nie ma żadnych planów, żebyśmy gdzieś na którejś z nich realizowali badania ale To musiało być coś takiego, co no rzeczywiście wymagałoby dokładniejszego sprawdzenia. Nie wydaje się, żeby któryś z tych obiektów był. Jakiś taki przełomowy, bardzo interesujący, na tyle, żeby, żeby tam kopać. Na razie. Także takich planów, sedna jakby przechodząc, pytania takich planów bezpośrednio w tym momencie nie mamy. Najlepsza literatura, jaką by można polecić na temat stanowisk w tamtej okolicy, coś wam przychodzi do głowy? Nie, zale, zależy od, od okresu. Jeżeli kogoś interesują wrodiska średniowieczne, w pobliżu jest też wspaniała fortyfikacja w naszych cebicach, to jest obszerne dzieło. Z Sarajacko poleskiego polskiego z naszego uniwersytetu dotyczą, dotyczącego grodu średniowiecznych. Jeżeli chodzi o prehistorię, no to z nowszych ty to tutaj, bo jedynie gwiazdorawa się mogę, mogę do tych rzeczy odwołać, które, które sam pisałem. Czy, A to tu chodzi czy książki, którą pokazałem na, na początku. No bo, bo tak poza tym, jak gdyby to na tym terenie, no nie prowadzi się jakichś takich bardzo intensywnych działań. Mamy interwencje co jakiś czas archeologiczne, nie w samej kotlinie Łączki, może bardziej, powiedzmy dużo że w grze, kotlinie, kotlinie sądeckiej. Są czasami interesujące odkrycia skarbów ostatni w ostatnim czasie, na przykład, co póki żelaza się pojawiły. Takie znaleziska, ale, ale raczej to się nie kończy jakimiś publikacjami, które można było I Jest też szereg pytań o analogię. Tymi pytaniami o analogię to zawsze jest, mam wątpliwości, czy je zadawać widzom, bo znaczy gościom, bo. Czasem ludzie rzucają z drugiego końca polski stanowiska, ale tutaj jest, są bardziej doprecyzowane rzeczy i, i myślę, że mogę zapytać, a w razie czego poprosić o dopisanie m, przy okazji komentarza. Pierwsze, pan Stanisław, czy odnalezione przez nich domyślam się przez, przez jakieś stowarzyszenie? W zeszłym roku cztery siekierki typu czeskiego sprzed około właśnie 3,5 tysięcy lat w starym sączu można łączyć z górą centramat? Nie bardzo. Dlatego to bardzo jest ciekawe znalezisko tak, tak swoją drogą. Natomiast ciekawki Tokuczewskiego to jest rodzaj zabytków, które datowane mogłyby być, tak przykładając to szybko w głowie, na kalendarzowe gdzieś pomiędzy rokiem 1300 najwcześniej, a prawdopodobnie 1200, a mniej więcej 1000 przed naszą erą. Czyli one pochodzą z tych czasów, w których już... Od... Ta osada wczesnobrązowa nie istniała, woda się kończy około roku 1550, natomiast nie istniała jeszcze ta osada z końca epoki brązu, epoki Joelle, która została założona gdzieś około roku 900. Mamy bardzo małą serię ceramiki znowu z tego czasu na stanowisku, a to jest dosłownie może 20 skorup świadczące o jakimś krótkim pobycie jakiejś grupy ludzkiej, ale żadne ślady fortyfikacji, żadne ślady trwałej zabudowy, akurat z tego przedziału czasu, z którego są te siekierki ze starego soncza nie są znane na górze Zydrama. To jest taka przerw, tak, taka, tak, tak, taki okres przerwy w osadnictwie w tym czasie na tym stanowisku występuje. Pan Tomasz zastanawia się, czy słyszeliście może o odkryciu na Górze Bukowej w Dąbrowie Górniczej Pana Rozmusa? badania badań, ob, olbrzymie kamienne stelle pojawiają się i przypominają właśnie te z bramy w Maszkowicach, też na szczycie zniesienia. Znaczy, Jakieś doniesienia słyszałem, o stelach akurat nie, tylko o wale kamiennym. Który tam miał być odkryty, to, to oczywiście sprawa, bo to, to, są, to są na razie pierwsze informacje, sprawa do zweryfikowania, jeżeli chodzi o chronologię, oczywiście tych umocniej. Tych Biorąc pod uwagę to, że już znamy, mamy wcześniejsze doniesienia o, o podobnej konstrukcji z, z tego samego, jak gdyby regionu Diałożna, ja to gdyby to jedno zestawiać z drugim, to było prawdopodobne, że chodzi o budowlę z końca samego epoki brązu. Czyli gdzieś powiedzmy z około roku 800 przed Omasza yy, Merą, znacząco późniejszy, od oczywiście bardzo, bardzo archaiczny, ale jakby ja też to, co wiem na ten temat, to są tylko doniesienia, które się gdzieś będzie w, w sieci pojawiły i to oczywiście do mnie dotarło, bo, bo tam na ogół ktoś mi sygnalizuje, jak gdzieś się jest, jak się gdzieś pojawia temat. Jakich, jakich właśnie takich podobnych konstrukcji. Jasne, jasne. Nie, żadnych szczegółowych danych do Sana Rozmusa na przykład na ten temat nie mam, bo mógłbym tutaj legalnie lub nie ujawnić. Jest, zapraszamy do kontaktu. Tutaj może nas ogląda, może gdzieś dotrze do niego ta wiadomość. Pan Arkadiusz jeszcze tutaj z cyklu sugestii analogii wskazuje kopanieckie wały kamienne w górach izerskich. Nie wiem, czy temat znany, tak, czy nie. Tak, takim wału różnych konstrukcji kamiennych jest w górach w ogóle dużo, bo też są tego typu struktury, które nie wiadomo, jak datować w Beskidzie Żybieckim na przykład. Bardzo ciekawe. Problem z architekturą kamienną jest taki, zwłaszcza z takimi konstrukcjami, które zbudowane są w technice surowego muru i które nie mają jakichś takich szczegółów architektonicznych, że kamień samego w sobie nie da się datować. Czyli tak, budowli kamiennej w sobie się nie wydatuje. Żeby to zrobić, ona musi być albo wykonana ściśle w jakiejś tradycji tylu architektonicznego, a w Maszkowicach mamy parę takich nawiązań, które by nam pozwalały same z siebie, gdyby, szukać kierunku i, i datacji. Natomiast dużo bardziej ważne, wartościowe jest to, kiedy możemy jednoznacznie z pomocą stratygrafii powiązać budowlę kamienną z jakąś warstwą zawierającą materiał zabytkowy i zawierającą materiał organiczny do datowania redymeglowego. W Maszkowicach mamy dwa, dwie takie sytuacje przynajmniej, gdzie jednoznacznie mówię, jest wtopiony stratygrafii osiedla. I możemy stwierdzić, że jakieś warstwy są młodsze od niego, a są datowane tak a nie inaczej, albo jakieś są współczesne okresowi użytkowania, na przykład warstwy pomijające bramę wschodnią, choćby też dostarczyłem materiału botanicznego, który był datowany na i to jest podstawa dla takiej innej datacji. Więc z takimi dobrani kamiennymi, jeżeli nie ma badań wykopaliskowych, jeżeli nie mamy uchwyconej relacji Nawarstwień do konstrukcji kamiennej, to nigdy nie będzie wiedzieć, jak one są datowane, dlatego że w tej technice, technice bezzaprawowej, budowano przecież jeszcze w XX wieku nawet rozmaite kamienne konstrukcje, czy kamienne wały, czy kamienne podmurówki. Istnieje podejrzenie, że niektóre budowle, które są niektóre budowle kamienne wznoszone na obszarach górskich w Polsce Południowej, na przykład mogą być związane z wojną 30 letnią mogą być takim rodzajem refugium ludności uciekającej przed tymi armiami, które się wtedy przemieszczały po Śląsku. Czy Czechach, i chowali się tam razem, razem, razem z stałym dobytkiem, gdzie właśnie w górach takich, takich kamiennych fortecach, one też były budowane, czy były budowane podobnie, więc nie jesteśmy w stanie zupełnie często powiedzieć nic o, o chronologii takich obiektów. Tak, i ja tylko dorzucę, że nawet badania powierzchniowe mogą czasami niewiele wnieść mm -hmm. z racji przemieszania materiału i tak dalej. I pytanie na sam koniec. Jest jeszcze ich trochę, ale to, to były takie najczęściej powtarzane. Gdybym miał zadać je wszystkie, bardzo drodzy widzowie, przepraszam, że czyjegoś pytania nie zadałem. Niestety było nas dzisiaj bardzo dużo i był ich ogrom, i nie zawsze się udaje wszystkie pytania zadać. Ale pan Krzysztof zastanawia się, w jaki sposób zakończyło się użytkowanie osady w wyniku ataku i zniszczenia, czy raczej. Ją opuszczono w zorganizowany sposób. Wspomniałeś na tym w trakcie, o tym w trakcie, ale jakbyśmy tak na sam koniec mogli. Tak więc, co się epizodów związanych z przemocą czy wydarzeniami takimi o politycznym, to tak jak już wspomniałem, osiedle, jak się wydaje, zostało opuszczone bez jakiegoś specjalnych efektów temu towarzyszących, jakichś specjalnych wydarzeń, tutaj przynajmniej. Natomiast nie wykluczałem, że w wyniku i jakichś konfliktów zbrojnych, które zniszczyły stanowiska bezły komunikacyjne osiedla leżące w Kotlinie Karpackiej które były niezbędne dla przetrwania tej społeczności. Natomiast z samego okresu trwania stanowiska mamy kilka sytuacji takich, których ewidentnie możemy mówić, czy o wystąpieniu pożarów. Właściwie wszystkie domy z tego starszego horyzontu osiedla się spaliły w pewnym momencie. Wszędzie mamy zwaliska polepy, mamy warstwę popiołu, więc jakieś pożar, pożary w pewnym momencie o takim katastroficznym charakterze wystąpiły. Mamy dwa ciekawe znaleziska krzemiennych grotów strzał. Obydwa znalezione w linii fortyfikacji. To oczywiście o niczym nie musi świadczyć, ale fakt, że obydwa zostały znalezione, w tym jak gdyby ciągu może sugerować ostrzeliwanie osiedla. Tym bardziej, że chodzi tu o krzewienne groty strzał z zadziorami, czyli ten typ grotów, który nie był przeznaczony do polowania na zwierzęta, tylko który dzięki tym zadziorom miał utknąć w Realnie, spowodować zakażenie, czyli to były, to były, to były groty bojowe. Może to być jakaś oczywiście pośrednia przesłanka o tego, że w międzyczasie ten mur musiał być wykorzystywany w tej swojej funkcji defensywnej również, a nie tylko jako taki piękny przejaw wysokiego statusu, kunsztu i potęgi, mieszkańców strasza powiedzmy na sąsiad, Ale koniec sam wydaje się, że miał pokojowy charakter. To może też wspomnijmy, bo my teraz cały czas mówimy o tej najstrzeżniejszej fazie osadniczej z wczesnej epoki brązu, ale później po pewnym kwiatusie osadniczym ludzie wracają na ten teren i no, wydaje się, że była jakaś potrzeba obronności, bo częściowo wykorzystując stare założenia, które musiały być jeszcze widoczne, a częściowo wzniesiono nowe fortyfikacje, to już chodzi o późną epokę brązu i wczesną epokę żelaza, która jakby ułatała dziury w tym starym systemie. Więc no, w tym przypadku, jeśli była potrzeba w jakiś sposób zachowania obronności, nie możemy wykluczyć, no, że zwyczajnie wykorzystano ją Chociaż na to też de facto dowodów nie mamy, bo nie ma jakichś warstw związanych z niszczeniem, najazdem, spaleniem, które jednoznacznie można by właśnie wiązać z agresją. Mm -hmm. Pamiętajmy, że w warunkach tak zwanej wojny pierwotnej raczej nie, nie możemy spodziewać się, że będziemy mieli do czynienia z obleganiem takiej twierdzy przy jakąś większą grupę wojowników, nie wiem, z użyciem jakichś sił maszyn, które by niszczyły tę fortyfikację. To, te fortyfikacje. Te konflikty te zbrojne, takie reżimy, które funkcjonowały w tamtych czasach, pomijając jakieś pojedyncze przypadki, kiedy rzeczywiście doszło do konfrontacji większych sił, jak słynna bitwa w Toledze, która no, jest teraz często na różnych forach wymijana i, i bardzo, bardzo popularna, to w większości przypadków, miały charakter raczej takich najazdów w małej partii wojowników, która jeżeli im się udało gdzieś ci chcem zakraść, wpaść, coś niszczyć, zaszkodzić, ukraść, to, to, to na tym miało jakby polegać ich sukces. Więc przed tym te mury i te wały chroniły, żeby ktoś, ktoś się nie wdarł nagle do środka. One nie, nie miały założenia w ogóle powstrzymywać jakiegoś dłuższego ataku, dłuższego blężenia, bo takich rzeczy po prostu w Europie nie było. Tylko w troi u Tak, tylko w troi u Homera. Więc, więc tym bardziej, jakby, chociaż jak, jak czytamy, czytamy, trochę tam też nie ma spoblężenia. No, mamy, mamy, mamy sytuację no, próby otoczenia czy wyizolowania mieszkańców i otoczenia pojedynków na zewnątrz, jak gdyby fortyfikacji, a nie, nie wspinania się pod drabina czy, czy niszczenia murów z użyciem jakichś tam e, specjalnych urządzeń. Po prostu albo technicznie nie byli zdolni do tego, żeby sobie poradzić z przełamaniem takich umocnień. Ale po prostu te umocnienia nie musiały temu służyć, bo, bo nigdy nie, nie spodziewano się, że taka tak duża siła będzie w stanie wykonać czy zorganizować atak, żeby, żeby móc oblegać takie fortyfikacje. Takie, takie ale miała być zaporą na zatrzymanie nagłego ataku, takiego ataku z Super, super. Bardzo dzięki za wszystkie informacje. Ogrom, dosłownie ogrom informacji, same konkrety, ale jeszcze nie kończymy. Teraz Czas najważniejszy, czas na autopromocję. Dla każdego z Was osobny ekran nie będzie, bo jesteście na jednej kamerze. Ale zacznijmy od kolegi Jan Ledwoń. Autopromocja, pożegnania, podziękowania, pozdrowienia, dla tylko też o pożarach. Wiem, że ostatnio gdzieś też coś opowiadałeś i wkrótce się pojawi w internecie, więc chwal znaczy tak, No poza tym, że jestem związany od paru ładnych lat z maszkowicami, z prowadzeniem badań na tym terenie, właśnie zacząłem doktorat, w którym zajmuję się badaniem destrukcji pożarowych. Głównie pod kątem rozpoznania takiego metodologicznego, ten pożary nam, czyli na takich zabytkach, które najczęściej znajdujemy, pozostawiały. Co z tego będzie, zobaczymy, mam nadzieję, że jak najwięcej. Na jakieś wstępne, jest w sumie za wcześnie... Ale myślę, że przed tym finalnym etapem, jakim mam nadzieję będzie mój doktorat, to dobra będzie coś ukazywało gdzieś w formie ksiatków czy w konferencji, także no, wtedy będzie można się czegoś dowiedzieć. Jeśli dobrze widziałem, teraz nie popraw, jeśli się mylę. Podcast Koniec Świata. Tak, tak, rozmowy na Koniec Świata, prowadzone przez Pewka Kołodziejczego oraz Instytutu. Ostatnio przeprowadziliśmy taką rozmowę, wiem, że jest w trakcie obróbki, no i pewnie... W najbliższym czasie się pojawi. Prawda, to konkurencja, bądź co, bądź, ale no, nie ma sprawy. Zawsze możemy popromować, szczególnie jeśli złaś aktywność naszych gości. Czy ktoś jeszcze chciałbyś dodać? Nie, myślę, że tyle. Dobrze. Panie profesorze, chwila dla pana. Ja, ja się nie dowieram, próbować, proszę zobaczyć. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za, za uwagę. Przede wszystkim serdecznie zapraszam Domaszkowi. Tak jak mówiłem w trakcie naszej, naszej prezentacji, tam można przyjechać przez cały rok, obejrzeć sobie to, co, co udało się nam wyeksponować i zabezpieczyć, zarówno ten oryginalny religii Woru, jak i fragment odbudowany. Zapraszam na watrę latem. I w ogóle w trakcie, kiedy jesteśmy w terenie, w tym roku ten lipiec, bo zawsze jest sporo grup odwiedzających, sporo turystów staramy się w miarę możliwości. Też coś przy tej okazji opowiedzieć, a przynajmniej mają, mają szansę obejrzeć sobie nas również przy pracy wówczas przestrzania jakichś nowych kontekstów, przyniałże do tytułu naszego tego, 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 tego spotkania i, i, i artefaktów. Cały czas pracujemy nad finiszem dziesięciu lat dalej w w którym będzie monografia północno-wschodniego sektora stanowiska, tego, który najpełniej dotychczas rozpoznawaliśmy. Dzieło to będzie wielkich rozmiarów, już teraz wiemy tyle na pewno. I jesteśmy na finiszu. To jest to będzie publikacja finansowana przez Narodowe Centrum Nauki. Piszą się kolejne rozdziały, domykamy już w zasadzie cały no, treść, więc myślę, że w ciągu kilku miesięcy takie opracowanie Powstanie straszliwa naukowa piła, ale za, załatwi nam temat podsumowania tego wszystkiego, co zrobiliśmy wszystkiego szczegółowe informacje, o których mówiłem tutaj, że nie będę mówił, bo jest zbyt wiele, tam się w tych, w tych pewnie dwóch tonach zamkną. Jeszcze raz dziękuję bardzo Państwu i serdecznie zapraszam do Moszkowic. Na pewno się miłośnicy tematu bardzo ucieszą, nawet z bardzo naukowej piły. Tutaj kolega Marcin Welrudy pisze, że życzy odkrycia cmentarzyska. Oczywiście ja życzę ok, również. Chwilko ode mnie, drodzy widzowie, tak wygląda aktualny numer archeologii żywej. Jest o nurkowaniu, wiem, że wiele osób interesuje się archeologią podwodną. Niestety nie udało się na okładce umieścić zdjęcia z polskich badań, ponieważ polska woda z reguły w akwenach jest bardzo nieatrakcyjna wizualnie, więc musiała być Hiszpania. No ale nigdy nie wiadomo, może w przyszłości gdzieś ktoś odpowiednio podkręci zdjęcie, także będzie interesujące. Ważne co chciałem powiedzieć to podziękowania oczywiście dla gości, oczywiście dla naszych widzów i oczywiście dla wszystkich, którzy gdzieś promowali i pomagali promować dzisiejsze spotkanie Organizatorami na pewno były profile Institute of Archaeology Jagiellonian University Krakow, czyli nasz Dobry Instytut Archeologii UJ a także profil Warownia na górze Zendrama w Maszkowicach, który wspominaliśmy w trakcie. Oprócz tego gdzieś informacje udostępniali, tyle co udało mi się odkryć, bo czasami to było bardzo skomplikowane. Portal Nowy Sącz, Grupa Starożytna Polska Słowianie i profil Słowiańska Moc. Jeśli gdzieś prowadzicie profile około historyczne i udostępniacie nasze wydarzenia, dajcie nam znać, napiszcie to na pewno z i z wielką przyjemnością was wspomnę i oczywiście podziękowania dla wszystkich prenumeratorów którzy dołączyli do nas do naszego zacnego grona prenumeratorskiego zarówno archeologii żywej jak i koleżeńskiego czasopisma odkrywcy bo jesteśmy pod jednym wydawcą czyli panie Hanna Joanna Hanna Agnieszka oraz panowie Sebastian Krzysztof Konrad Stanisław Tomasz Michał Nikodem Tomasz i Marek pan Ryszard nasz stały widz jak zawsze pisze że jak zwykle było mało Kolejnie za tydzień widzimy się również już z całkowicie innym tematem przeskakujemy. Widzimy się 10 lutego, co ucieszy na pewno wszystkich wczesnośredniowiczników, porozmawiamy o świcie państwa polskiego z profesorem Andrzejem Buko i będą nagrody w postaci jego najnowszej książki, którą uznaliśmy dawno w plebiscycie naszym za najważniejszą publikację minionego roku, więc liczę, że będziecie z nami. I no, powiedziałem, że będą dwa pytania i jedno. Dwa pytania trudne dla samych specjalistów, jedno łatwiejsze dla wszystkich. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja je będę wymyślał. Pan profesor powiedział, że on jest za bardzo specjalistą w temacie siedzącym. Nie wie, jakie to jest łatwe pytanie, więc zobaczymy, jak to będzie. Miały być oczywiście filmiki, mieliśmy wracać do prezentacji, ale ja całkowicie o filmiku zapomniałem, bo gdy rozpoczyna się dyskusja z pasjonatami, no to trudno cokolwiek zrobić oprócz słuchania i. i, i przysłuchiwania się i chłonięcia tej wiedzy. To tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję panowie i mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze raz spotkamy, może o innym szerszym temacie, może o destruktach pożarowych porozmawiamy. Jan będzie miał większą szansę. Tak to jest jak się siedzi z profesorem, to niestety nie da się. <gadanie> za bardzo gadane mają. Jakby się śmiali, pan profesor Rozwadowski opowiadał o sztuce naskalnej to śmiali się, że on w ogóle nie oddycha i w ogóle nie bierze oddechów, bo chce po prostu o wszystkim opowiedzieć na raz, więc to jest sztuka wyższego poziomu zasadniczo, jak najbardziej. Dobra, to tyle na dzisiaj, drodzy widzowie. Teraz machamy do wszystkich. Trzymajcie się zdrowi. Dziękuję, do widzenia.